Wojny, kampanie, militaria, czyli o historii inaczej. W audycji dla pasjonatów historii kłaniają się Państwu pięknie Andrzej Olejko, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i współpracownik Krakowskiego Muzeum Lotnictwa, zapatrzony tym razem w Beskidzkie Szczyty. Oraz mający na sobie charakterystyczną skórzaną kurtkę wzoru 1936, Jerzy Pasier. A owa kurtka i owe szczyty odegrają jeszcze pewną rolę w naszej dzisiejszej dłuższej gawędzie. Oprócz niej tradycyjnie nasza recenzja, nasze wydarzenie oraz... Kartka z kalendarza. Kalendarz historyczny rozpoczynamy niniejszym od daty 6 czerwca roku 1944. Tego właśnie dnia w kalendarium II wojny światowej miało miejsce przełomowe znaczenie. Rozpoczęło się bowiem lądowanie sił alianckich na plażach w Normandii. Była to największa operacja desantowa w historii wojen o kryptonimie Neptun w ramach szeroko pojętego planu drugiego frontu, oznaczonego jako Overlord. Droga do Paryża niebawem została otwarta, a potem był już tylko Ren i granica Niemiec. I cofamy się wstecz dobrych kilka wieków, jeżeli nie blisko 1000 lat. 7 czerwca roku 1099 to również znacząca data w historii, chociaż zupełnie innego rodzaju zmagania tutaj w perspektywie widzimy. W języku łacińskim słowo crux, crucis oznacza krzyż. Od słowa crux wywodzi się również nazwa krucjaty. 7 czerwca 1099 roku w ramach pierwszej wyprawy krzyżowej rozpoczęło się oblężenie Jerozolimy. 15 lipca tegoż samego roku rozpoczął się ciężki szturm, w wyniku którego miasto zostało zdobyte. Niebawem utworzone zostało Królestwo Jerozolimskie i kilka innych państw krzyżowców, pokazujących, iż łacińskie rycerstwo obrządku chrześcijańskiego na obszarach rządzonych przez Turków Seldżuckich zaczęło krzewić chrześcijaństwo na nowo. Kolejna data to 8 czerwca roku 793. Opowiadać będziemy w tym momencie o pewnym ludzie, który kojarzy nam się z hełmami zakończonymi szpiczastymi rogami. I jest to tylko i wyłącznie skojarzenie za pośrednictwem kina. Jest to błąd hollywoodzkich scenografów, gdyż prawda o nakryciach głowych Normanów bądź Wikingów jest zupełnie inna. Tego właśnie dnia miał miejsce pierwszy odnotowany przez historię najazd Normanów na ziemię brytyjską. Zniszczenie klasztoru Lindisfarne było początkiem cyklicznych najazdów Normanów norweskich, duńskich, szwedzkich na obszary archipelagów leżących na północ od Wyspy Brytyjskich, na Wyspy Brytyjskie, a niebawem w całej Europie zaczęto modlić się według zasady: od ognia, wody, powietrza i wizyty Normanów uratuj nas, Panie. 9 czerwca roku 1815 to kolejna data w naszym dzisiejszym historycznym kalendarzu. Przenosimy się do Wiednia. I nie szukamy tam żadnych skojarzeń wiążących się z pięknym, modrym Dunajem, aczkolwiek jest to już epoka legendarnych walców Strausów. Tego właśnie dnia podpisany został akt końcowy, kończący kongres tańczący zwany Kongresem Wiedeńskim. W gronie nowych państw na mapie Europy pojawiła się popularna kongresówka, czyli uchwalone na Kongresie Wiedeńskim Królestwo Polskie. Ład europejski ukształtowany w roku 1815 z małymi zmianami przetrwał do 1914 roku. Zburzyła go Wielka Wojna. Ostatnia data w naszym dzisiejszym kalendarzu to 10 czerwca roku 1942. Data w oczywisty sposób z II wojną światową związana, a konkretnie związana z konsekwencjami pewnego wydarzenia mającego miejsce wcześniej, wydarzenie owo za naszą południową granicą. Na terenie protektoratu Czech i Moraw, w odwecie za pomoc udzieloną uczestnikom ruchu oporu, którzy dokonali zamachu na Reinharda Heydricha, zrównano z ziemią czeską wieś Lidice. Mieszkańców bądź wymordowano, bądź wywieziono do obozów. Lidice stały się symbolem niemieckiego okrucieństwa na terytorium ziem państwa czeskiego. I dodać trzeba, że to jedna z miejscowości symboli, podobnie jak Oradour we Francji albo
wiele innych miejscowości w Polsce. O tym również pamiętać trzeba, że takich Lidic w naszym kraju można by naliczyć bardzo wiele. Ostatnia data w naszym dzisiejszym kalendarzu historycznym. Wracamy za chwilę w wojnach, kampaniach, militariach. Za moment wydarzenie. Czymś, co nazwaliśmy wydarzenie. Andrzeju, tak przyglądając się niejako projekcji historii na współczesność i odbiorowi owej historii przez współczesność właśnie, stwierdziłeś, że dobrze byłoby może nawiązać do pewnego wydarzenia rangi lokalnej polityki, które miało miejsce ostatnimi czasy. Czyżbym wyczuwał jakiś lekki sarkazm w głosie pana redaktora? No to zdradź najpierw, o co tak właściwie chodzi i dlaczego ta historia i współczesność w tym fragmencie naszej audycji właśnie z takim nie do końca, że tak się wyrażę, pozytywnym oglądem. No bo chcieliśmy zająć się dziś niczym innym, tylko spojrzeniem na nazewnictwo portów lotniczych na terenie Rzeczpospolitej. Według stanu z roku 2009 na mapie Rzeczpospolitej w zasadzie tylko dwa duże porty lotnicze nie posiadały swoich patronów. Owa tradycja nadawania imion portom lotniczym przyszła na terytorium Rzeczpospolitej po przełomie roku 1989 z terytorium Stanów Zjednoczonych i tutaj dowód, nic innego, tylko krótkie JFK, czyli port lotniczy Johna Fitzgeralda Kennedy'ego i z zachodniej części Europy, choćby port lotniczy imienia generała Charlesa de Gaulle'a. Ale w nawiązaniu do tej wyliczanki sprzed kilku lat jedynie Katowice i Rzeszów nie posiadały patronów z punktu widzenia własnych portów lotniczych. Jasionka, lotnisko stworzone w okresie II wojny światowej przez niemiecką Luftwaffe, przez długi czas, w zasadzie do ubiegłego tygodnia, czekała na decyzję, która zapadła na sejmiku samorządowym województwa podkarpackiego. Jednakże chciałbym zapytać cię, Jerzy, czy uważasz, że patron dla tegoż lotniska, proponowany, a nie przyjęty, mając na myśli Wincentego Witosa, czyli symbol polskich ludowców i skojarzonego bezpośrednio z Tarnowem, bądź też Eugeniusz Kwiatkowski, twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego, jakże mocno wpisany w klimat Gdyni, czy te kandydatury, twoim zdaniem, mogłyby równoważyć tą, która wygrała i wydaje się, że jest najbardziej zasadną? A mówimy o kandydaturze Władysława Sikorskiego, męża stanu, premiera, naczelnego wodza. Człowieka, który, jeżeli chodzi o zasługi, wielu równych pewnie w historii Polski, a zwłaszcza w historii tej wiążącej się z II wojną światową, nie ma. Myślę sobie tak, że kandydatur pewnie można by wymyślić całe mnóstwo. Na przykład nasuwa się kandydatura Ignacego Łukasiewicza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, żeby ów patron portu lotniczego był z jednej strony osobą znamienitego rodzaju, z drugiej strony to też jest ważne, żeby owo nazwisko było jednak w miarę łatwe do wymówienia dla obcokrajowców, bo cała komunikacja z lotniskiem, przypominamy, odbywa się raczej w języku angielskim. Czyli korzenie i prestiż. Samoloty. A więc biorąc pod uwagę te wszystkie Polski składniki... Airport, to chyba da się wymówić. Sikorski Airport Jasionka. Nie ma chyba takiej kandydatury, która byłaby od tej bardziej do zaakceptowania. Patrząc na syna regionu, rodem z Tuszowa Narodowego. I to jest kolejny element. Wychowującego się w Chyżnem pod Rzeszowem. Oto chyba kolejny kamyczek do tegoż ogródka. Mało tegoż, absolwenta pierwszego liceum imienia Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.
człowieka, który mocno związany był zarówno z Leżajskiem z punktu widzenia regulacji tamtejszej rzeki, a jest absolwentem Politechniki Lwowskiej i to kolejny dowód na to, że mówimy o regionie, jak i z Przeworskiem, z którego wywodzi się ród. I zastanawiam się, czy nie jest to w pewnym sensie ksenofobiczne podejście, gdy słyszymy określenie, jak można nazywać lotnisko imieniem człowieka, który zginął w katastrofie lotniczej. Ale w XX wieku, w takich katastrofach, o których mówiliśmy wiele razy, zginęło co najmniej 20 mężów stanu, polityków, osób duchownych, nie mówiąc już o słynnej brytyjskiej drużynie futbolowej. I nie miałbyś dziwnego skojarzenia, wychodzisz z samolotu nie gdzie indziej, tylko na lotnisku JFK. A wychodząc z tegoż, czy nie powinieneś spodziewać się tego, że ktoś do ciebie będzie strzelał? Warunki wojenne. Wypadek, który miał miejsce 4 lipca 1943 roku. A ponadto przywoływanie pewnego rodzaju skojarzenia, które mogłoby być odbierane, no właśnie jak? Czy Podkarpacie ma jakiś symbol, którym mogłoby zaszokować Szweda, Norwega, Duńczyka, Brytyjczyka, Amerykanina, mieszkańca Konga czy Australijczyka, który będzie tu lądował? I kiedy popatrzy na ten napis, zada sobie to pytanie. Who is this? General Sikorski. Moim zdaniem wybór jak najbardziej trafny, jak najbardziej właściwy. Patrząc od strony sensu tegoż, kto by pomyślał, że tyle lat czekano na tego rodzaju realizację, tegoż pomysłu, a sam pamiętam, że wniosek jednej z grup kombatanckich nie dalej jak 2 lata temuż na ten temat opiewający recenzowałem in plus. I należało doczekać się takiego momentu, kiedy rzucony w mediach pomysł posła ziemi leżajskiej Zbigniewa Rynasiewicza podtrzymany został, a co za tym poszło, chyba doczekaliśmy się zamknięcia pewnego rodzaju koła. Tylko obawiam się, czy te wychodzące z każdego kąta pewnego rodzaju cienie przeszłości, czy nadal temuż nie będą towarzyszyć. Uchwała, przypomnijmy, sejmiku jest na razie uchwałą, oczywiście popartą przez radnych, ale to uchwała intencyjna. Ostateczna decyzja to jest zarząd spółki lotniskowej i miejmy nadzieję, że decyzja będzie konsekwencją tej podjętej przez radnych. Tyle w naszym wydarzeniu, za moment wracamy z naszą dłuższą opowieścią. Kampaniach, militariach, teraz sam na sam z przeszłością. Czyli nasza dłuższa gawęda. Andrzeju, wracamy do czegoś, o czym już kiedyś mówiliśmy. O nietypowej turystyce mówić dzisiaj będziemy, o turystyce związanej z historią, ale niekoniecznie tej, która wiąże się ze zwiedzaniem budynków, zabytków, świątyń, muzeów itd. Bo jest to turystyka pola bitwy. Cóż takiego pod tym sformułowaniem się ukrywa? Musimy przypomnieć, bo pewnie nie wszyscy z Państwa naszej audycji, w której o tym mówiliśmy, słuchali. Potrzebna jest do tego mapa, własny środek transportu oraz, co najważniejsze, wiedza. Niekoniecznie ta, którą posiadamy wewnątrz w ramach kształcenia, edukacji szkolnej, etc., etc., ale może być ta, którą przelewamy na spojrzenia rzucane w teren za pośrednictwem czyichś wspomnień. Słowem, 10. Brygada Kawalerii, Rzeszów. Miejsce stacjonowania jednostki uznanej w ramach procesu motoryzacji kawalerii polskiej za miejsce stacjonowania 1. Motorowej Brygady Kawalerii. W sierpniu 1939 roku 10. Brygada Kawalerii, dowodzona przez pułkownika dyplomowanego Stanisława Maczka, znajdowała się w składzie jednostek Armii Kraków. Zatem, gdybyście Państwo chcieli ruszyć jej śladem, a zachęcam do tegoż, tążesz operację mając już za sobą, należy udać się w stronę koszar kawaleryjskich nad Wisłokiem, czyli miejsca, gdzie stacjonuje dzisiaj 1. Batalion Strzelców Podhalańskich, dowodzony przez pułkownika Stanisława Lewickiego, uruchomić własny pojazd i skierować się trasą numer 4 w stronę miejscowości Bronowice, Wola Justowska, Skawina oraz Liszki, leżących na południe od Krakowa.
gdyż tam jednostkę przebazowano pomiędzy 14 a 15 sierpnia 1939 roku. Ponad 600 pojazdów mechanicznych, bardzo długi wąż, charakterystyczne ćwiczone odległości pomiędzy pojazdami, rwąca się kolumna, to mniej więcej tak, jakbyśmy teraz podróżowali drogą numer 4. Po czym, skoro już znajdziemy się na południowych obrzeżach Krakowa, warto spojrzeć na południe, a stamtąd będą już rysować się, zaczynały charakterystyczne zarysy Beskidów. 1 września 1939 roku, wybuch II wojny światowej. Brygada otrzymuje rozkaz od dowódcy armii Kraków, generała brygady Antoniego Schillinga, aby jak najszybciej przemieściła się na południe w rejon Myślenice Jordanów Wysoka, aby zatrzymała przeciwnika w ciaśninach górskich w Beskidach. I jeżeli państwo przemkniecie na południe za Kopianką, przemieszczając się przez Myślenicę, Pcim, przez rejon Naprawy, a następnie skręcicie państwo w stronę Jordanowa i Spytkowic, znajdziecie się państwo na południe od Jordanowa w małej miejscowości Wysoka. Łatwo jest znaleźć dwa wzgórza. Pierwsze o nazwie Góra Ludwiki, drugie nazywane powszechnie Górą Wysoka. Spojrzeć na drogę prowadzącą bezpośrednio z przejścia granicznego Chyżne w stronę Chabówki i wczuć się w położenie dywizjonu przeciwpancernego 10. Brygady, który przy użyciu 9 armat przeciwpancernych Bofors kaliber 37 mm wzór 36 mm stawiać będzie opór na tymżeż wzgórzu przez cały dzień. Płonący Jordanów, to oczami wyobraźni można dzisiaj zobaczyć, pomiędzy Jordanowem a Wysoką bardzo charakterystycznie położony cmentarz tych, którzy padli na Wysokiej, ze szczególnym uwzględnieniem jednego nazwiska, bohatera tegoż starcia, kaprala Dziechciarza, podoficera 24. Pułku Ułanów z Kraśnika. Samochód, rower, motocykl, skuter, to czym będziecie państwo dysponować, powiedzie państwa następnie przez Jordanów w stronę miejscowości Naprawa oraz miejscowości Lubień. Stojąc na szosie w Naprawie, warto sobie zadać pytanie, czy ruch na Zakopiance w tym odcinku zawsze był taki jak obecnie. I tu, Andrzeju, rodzi się kolejne pytanie właśnie związane z uprawianiem tego specyficznego zajęcia, które nazywaliśmy sobie turystyka pola walki. No bo mówiliśmy o tym starciu pod Jordanowem i Wysoką i tak właściwie patrząc dzisiejszymi oczyma, będąc tam w tym konkretnym miejscu na ową bitwę, można sobie zadać pytanie, tak właściwie dlaczego trzeba było się cofać? Tak właściwie przecież góry to jest doskonałe miejsce do tego, aby odpierać ataki. Przecież będąc u góry widzi się wszystko na dole i można nawet atak pancerny, dysponując działkami przeciwpancernymi, zatrzymać. Zatem dlaczego z Jordanowa, dlaczego spod Wysokiej Góry Ludwiki w stronę Naprawy, Kasiny Wielkiej? Dlatego, że 10. Brygada Kawalerii liczyła około 4500 żołnierzy, a nacierającym na jej odcinku był niemiecki 22. Korpus Armijny, liczący ponad 32 tysiące żołnierzy i ponad 600 pojazdów pancernych. W chwili, kiedy brygada z punktu widzenia broni pancernej posiadała jedną 121. kompanię czołgów lekkich z 2. Batalionu Pancernego w Żurawicy, liczącą 13 wozów bojowych, oraz posiadała 121. kompanię czołgów rozpoznawczych, czyli popularnych tankietek typu TKS. Suma summarum nieco ponad 25 wozów pancernych, bądź w cudzysłowie pancernych. Góry są atutem, ale nacisk nieprzyjaciela był tak duży, iż należało realizować główne przesłanie, po co tworzono motorową 10. Brygadę Kawalerii. Po to, by była jednostką manewrującą, mogącą bardzo szybko w ramach odwrotu przechodzić do natarcia. Żołnierz bijący się w dzień pojazdami mechanicznymi przemieszcza się zatem nocą, łapie tą rzecz krztynę snu. Jesteśmy zatem na szlaku 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, jak się czasem nazywa. Przenieśliśmy się spod Jordanowa w okolice, jak powiedzieliśmy, Naprawy, a później dalej. I w tym szlaku 10. Brygady pojawiają się dwie nazwy, Kasina Wielka i Dobczyce.
Choć najpierw zaprosiłbym Państwa do miejscowości Pcim, gdzie naprzeciw kościoła znajdziecie Państwo starą plebanię, która bombardowana 3 września 1939 roku była obiektem, w którym mieścił się sztab 10. Brygady, a podczas bombardowania odbywała się odprawa sztabowa prowadzona przez pułkownika dyplomowanego Stanisława Maczka. Pomimo bombardowania i bliskich wybuchów odprawy nie przerwano. To po raz kolejny pokazuje, że mamy do czynienia z odpornością psychiczną i nie tylko. Kasina Wielka. Dojeżdżacie Państwo do miejscowości Mszana Dolna, a następnie za nią skręcacie zgodnie z napisem umieszczonym na zielonych tablicach Kasina Wielka. Przy wjeździe do Kasiny po lewej stronie zobaczycie Państwo piękne wzgórze o nazwie Lubogoszcz. U stóp tegoż znajduje się pomnik postawiony ku czci żołnierzy 10. Brygady, a szczególnie 24. Pułku Ułanów. Pomiędzy 4 a 6 września 1939 roku na odcinku Pcim-Myślenice, obronę niejako osiodławszy, Zakopiankę prowadzi 10. Pułk Strzelców Konnych z Łańcuta, natomiast w rejonie Kasiny Wielkiej bije się Kraśnicki Biały 24. Pułk Ułanów. Pełne 2 dni starć. Pomimo 2 straconych czołgów typu Vickers E, pomimo kilku rozbitych tankietek typu TKS, pomimo poniesionych strat, trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy na polu bitwy, w którym 10. Brygada Kawalerii miała przeciwko sobie 4. Dywizję Lekką, 2. Dywizję Pancerną i 3. Dywizję Górską. Słowem, summa summarum, przewaga była od 8 do 10 na 1. 6 września 1939 roku, Dobczyce. Dziś zaglądnijcie Państwo do tego pięknego, urokliwego miasteczka. Lody, choćby dlatego, bardzo dobre lody. A następnie, kiedy siądziecie na rynku, zrozumiecie, z jakim dylematem borykał się dowódca brygady, pułkownik dyplomowany Stanisław Maczek. Chaos w Beskidzie Makowieckim, chaos w Beskidzie Wyspowym. Jednostki niemieckie wyszły z ciaśnin górskich, a brygada była rozproszona na przestrzeni około 40, może 50 km kwadratowych. Należało zatem myśleć sztabowym rozsądkiem się posługując. Gdzie Państwa powinniśmy skierować? Mkniecie Państwo zatem żółtymi drogami w stronę Nowego Wiśnicza. Andrzej, tak rozmawiając przed audycją, padło jedno słowo w tej naszej rozmowie, Alcazar. Cóż, trochę z hiszpańska brzmi. No, kiedy w 1492 roku Hiszpanie brali Grenadę, ostatnią twierdzę Maurów, ostatnim punktem bronionym przez pogan na tymżeż europejskim kontynencie, na obszarach chrześcijańskiej Hiszpanii, był właśnie Alcazar. Co zatem wspólnego owa nazwa i owo miejsce ma z 10. Brygadą i z terenem II Rzeczpospolitej? Bo jeżeli weźmiecie Państwo do ręki wspomnienia dowódcy brygady, jego szefa sztabu, majora Franciszka Skibińskiego, bądź też rotmistrza Ludwika Ferensteina, w każdym z nich znajdziecie zapis. I budynek przypominał Alcazar. Cóż to takiego? Nowy Wiśnicz, wspaniałe zamczysko. Nowy Wiśnicz, piękny, klimatycznie wyglądający rynek. Ale w dawnym budynku sądu, w obecnym budynku liceum plastycznego, znajdziecie Państwo właśnie tenżeż Alcazar. Siedząc pod jego murami i czytając owe wspomnienia, z łatwością można, wpatrując się w okna, zrozumieć, gdzie umieszczona była broń maszynowa, z jakich okien wystawały lufy karabinów przeciwpancernych UR, zwanych popularnie Urugwajami, gdzie rozmieszczone były tankietki i dlaczego to miasto bronione było na jeża, czyli ze wszystkich stron. I tam właśnie, pomiędzy 5 a 6 września, przyszło to coś, co dopada każdego turystę. Zmęczoną brygadę dopadł rozkaz nakazujący przeprawę przez Dunajec. Na wysokości tejże rzeki, mknąc przez most w Biskupicach Radłowskich, znajdujecie się Państwo na prawym brzegu Dunajca, a kierując się w stronę Radomyśla Wielkiego, marzycie o odpoczynku. Oni marzyli dokładnie o tym samym. Aby dojść do siebie, to już 6. doba walki, pozbawieni snu,
ze stratami sięgającymi niejednokrotnie do 1/3 stanu. Brygada opuszczała Beskid Makowiecki i Beskid Wyspowy jako niepobita, nierozbita, nierozczłonkowana. Nie pasuje zatem do obrazu polskich jednostek polskiego września, rozbijanych, przemieszanych, wycofujących się w nieładzie. Ale Andrzeju, trzeba też wyraźnie powiedzieć, 6 września i to jest już przegrana bitwa graniczna, rozpoczyna się odwrót polskich jednostek, a do tego dochodzą jeszcze rzesze uchodźców na drogach, a brygada jako jednostka zmotoryzowana jest mocno od owych dróg uzależniona. A skoro mowa o drodze, jesteśmy znowu na drodze numer 4, słowem na głównym trakcie, prowadzącym jako magistrala na linii Tarnów, Rzeszów, Lwów. Żadna wielka polska jednostka nie stała w tym czasie na osi marszu niemieckiego 22. Korpusu Armijnego. 4. Dywizja Lekka i 2. Dywizja Pancerna, starzy znajomi z walk w Beskidach, szły tążeż drogą najszybciej jak można w stronę miasta nad Wisłokiem. W tym czasie 10. Brygada przechodzi spod rozkazów dowódcy Armii Kraków i grupy operacyjnej Boruta pod rozkazy dowódcy Armii Karpaty. Zatem, drodzy Państwo, mkniemy z Radomyśla Wielkiego przez Lasy Głogowskie, trasą przez Mielec, Kolbuszową, mkniemy w stronę Rzeszowa, by w rejonie Miłocina raz, Trzciany dwa, Zwieńczycy trzy, szukać śladów starć z 8 i 9 września 1939 roku. Jesteśmy w stolicy Podkarpacia, w miejscu, gdzie brygada bije się o swój macierzysty garnizon. Wysadza w powietrze most na Wisłoku. Państwo, gdy przejedziecie przez ten most, na pewno będziecie przemieszczać się przez konstrukcję w pełni nadającą się do tego. A skoro mowa o turystyce pola bitwy, mknijmy zatem śladem brygady dalej drogą numer 4 w stronę Łańcuta i Albigowej. Dlaczego to jest takie istotne? 10 dni walk nauczyły niemieckiego przeciwnika wielkiego respektu dla stawiającej opór polskiej jednostki. Już wtedy w niemieckich meldunkach pojawiało się określenie Die Schwarze Brigade, Czarna Brygada. I wtedy zrozumiano również, że uderzenie frontalne nie do końca się może powieść. Uderzenie na Albigową to początek działań tzw. szybkich oddziałów wydzielonych. A co za tym idzie? Konieczność zwracania uwagi nie tylko na trasę prowadzącą bezpośrednio na Jarosław, ale również na trasę na południe od Przeworska i na południe od Jarosławia. Mosty, mosty, mosty. Przejeżdżacie Państwo przez rynek w Przeworsku, czytając ciągle wspomnienia majora Skibińskiego, znajdujecie się Państwo w Jarosławiu na nowym moście. Stary znajdował się kilkadziesiąt metrów w lewo bądź w prawo, to w zależności od tego, na którym brzegu się znajdujemy. I tu warto po raz kolejny zadać sobie pytanie. Wyścig, brygada z przeciwnikiem wygrała. Wycofała się na linię Sanu. Linia obrony Wielkiej Rzeki miała być stworzona, a zastano nawet nie improwizację. Zastano pustkę na prawym brzegu Sanu. Nie było zaplanowanej obrony. I do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać fakt, iż nie wszystkie polskie jednostki przecież wycofywały się za linię Sanu, w tym wypadku konkretnie w jednym czasie więcej. Owe jednostki uwikłane w walki często były wyprzedzane na stykach różnych pododdziałów przed owe niemieckie Kampfgruppe i skutkiem tego owa obrona na linii Sanu, no niestety w takich warunkach powieść się nie mogła, aczkolwiek próby czynione były. Zatem po raz kolejny, drodzy Państwo, spróbujcie zadecydować tak, jak zadecydował pułkownik dyplomowany Stanisław Maczek. Cofamy się na wschód. I tu, drodzy Państwo, potrzebny będzie paszport. Z prostej przyczyny zbliżamy się do krańca granic Rzeczpospolitej doby obecnej, choć po przekroczeniu tejże ciągle czujcie się Państwo jak w domu, czyli w granicach starej Rzeczpospolitej. Droga wiodła przez Oleszyce, Lubaczów, następnie na Jaworów, spadała niejako z góry z powrotem na przedłużenie drogi numer 4 i znajdujecie się Państwo w miejscowości Krakowiec. Bynajmniej nie na przejściu granicznym, ale na lewo i na prawo od miasteczka. Dziś nie ma już tamtejszych stawów, które zostały osuszone,
Droga wiedzie tak jak onegdaj. Linia obrony przebiegająca przez ten teren mocno została zmodyfikowana przez człowieka, ale od czegóż są wspomnienia i wyobraźnia. Znajdujecie się Państwo zatem na miejscu kolejnego starcia i pomiędzy 10 a 12 dniem września 1939 roku bijąca się tam zmęczona brygada i to samo zmęczenie z pewnością zacznie dotykać Państwa. Zakupy poczynione w tamtejszych magazynach i mkniecie, drodzy Państwo, drogą, która nadaje się zaiste dla przejazdu brygady zmechanizowanej, motorowej 10. Brygady Kawalerii z pewnością, w stronę na Żółkiew. Dojazd do Janowa, do miejsca, gdzie była ostatnia poważna odprawa dowódców 10. Brygady, kierunek przyjęty na Żółkiew, wjazd do tegoż miasta, gdzie może Państwa zaszokować na przykład mnogość flag ukraińskich. Podkreślam flag, ale nie chodzi mi o jeden model, tylko o mnogość flag zarówno żółto-niebieskich, jak i czarno-czerwonych. A ta druga symbolika to nic innego, tylko symbolika organizacji ukraińskich nacjonalistów. W momencie, kiedy będziecie Państwo w kościele świętego Wawrzyńca, zejdźcie do podziemi, dotknijcie sarkofagu hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, pokłońcie się wielkiemu wojownikowi I Rzeczpospolitej, a opuszczając to miejsce, zabierzcie ze sobą ten charakterystyczny zapis. Z kości naszych powstanie Mściciel. I ruszcie bezpośrednio na południe w stronę Zboisk i Lwowa. No tak, Andrzeju, bo ów kierunek sam się niejako narzucał, a Lwów jako miasto, symbol Lwów, który, jak wierzyli żołnierze i oficerowie, na pewno bronić się będzie, na pewno nie zostanie zdobyty z marszu. No tak, ale do Lwowa trzeba było się przebijać, bo niestety miasto było już praktycznie w kleszczach. Od 12 września 1939 roku w rejonie na południowy zachód, zachód i północny zachód od Lwowa znajdowały się pozycje niemieckiej 1. Dywizji Górskiej. I tu, drodzy Państwo, wjeżdżamy w rejon tak zwanych wzgórz zboiskich. Z łatwością je Państwo rozpoznacie. Jadąc samochodem od strony Żółkwi, wjeżdżając w granice administracyjne Lwowa, spojrzenie w prawą stronę, proszę złapać jakąkolwiek drogę, nawet polną, prowadzącą w prawo, wjedziecie Państwo w ogródki działkowe i znajdziecie się na wzgórzach zboiskich. Wzgórzach, o które 14, 15, 16 i 17 września brygada toczyła zażarte walki. Brygada? Z brygady, proszę Państwa, został pułk. Z pułków zostały szwadrony. Ze szwadronów plutony. W zasadzie 50% strat jednostki. 4 dni zaciętych walk. 17 września opanowanie wzgórza 539. Droga do Lwowa została otwarta. Wjeżdżacie Państwo zatem traktem przez Zamarstynów, tak jak wjeżdżał samochód sztabowy niemiecki zdobyczny Adler, który wiózł pułkownika dyplomowanego Stanisława Maczka. Znajdźcie się Państwo na placu Bernardyńskim i w budynku najbardziej znamienitym naprzeciw kościoła świętego Andrzeja. Co za znamienitość patrona. Znajdziecie Państwo oczami wyobraźni siedzibę byłego dowództwa obrony Lwowa. To tam właśnie, uszami wyobraźni, możecie usłyszeć te słowa, które wówczas padły. Armia rosyjska wkroczyła w polskie granice. Taki zwrot zaszokował pułkownika Maczka, oficerów jego sztabu. W zasadzie nie do końca wiedziano, co należy czynić. Krótki toast za pomyślność i w pewnym sensie niech się dzieje co chce. Dowódca obrony Lwowa, generał Władysław Langner, zostaje na miejscu, a 10. Brygada przez Bohordyczyn oraz Przemyślany, czyli tak jakbyśmy Państwa poprowadzili na południe, kieruje się w stronę Halicza. Zaczyna się wyścig z czasem. Rosyjskie oddziały są coraz bliżej Lwowa, a korytarz prowadzący na południe jest coraz węższy. Halicz. Piękne miasto położone nad Dniestrem. Jest to rzeka już uregulowana, a i znalezienie śladów brygady nie należy do prostych. Stary most znajdziecie Państwo z łatwością. I tam, zatrzymując się, przeczytajcie dawkę wspomnień dowódcy brygady, bądź też szefa sztabu brygady majora Skibińskiego, które mówiły: czekał na nas blady rotmistrz z rozkazem z naczelnego dowództwa, informujący, że brygada ma wkroczyć do Stanisławowa.
Stanisławów, dziś Iwano-Frankiwsk. Potężne miasto. Wewnątrz tegoż, kiedy wkraczały oddziały brygady, czuć było już czerwoną komunistyczną rewoltę. Dziś nie znajdziecie państwo żadnych śladów po 10. brygadzie, ale po bytności Rzeczpospolitej tak. Choćby pomnik wieszcza narodowego urodzonego na terenie Białorusi, którego polonusy traktują za wieszcza narodowego, który w swoim dziele jako ojczyźnie pisał: Litwo, ojczyzno moja. Mknąc na południe, przed państwem będzie już Delatyn, słowem ostatnie skrzyżowanie i droga prowadząca w stronę pięknego, podkreślam, pięknego pasma Karpat. Czegoś, czego się nie da opisać. Zatem, jeżeli państwo przejedziecie ten odcinek, droga staje się coraz gorsza, na państwa drodze jeszcze jaremcza i tu warto się zatrzymać po to, żeby zobaczyć kapitalny górski wodospad, a potem już będziecie się państwo wspinać, wspinać, wspinać. Przekroczycie Prut, a za nim będzie już tylko Tatarów, Jabłonica i Przełęcz Tatarska, zwana Tatarowską bądź Jabłonicką. Znajdując się tam 19 września 1939 roku, 10. Brygada przekraczała ten obszar, wkraczając na terytorium Królestwa Węgier. Państwo przejeżdżając dziś, po zrobieniu zakupów w tym obszarze znajdziecie się w obszarze Ukrainy, gdyż wiele się zmieniło po zakończeniu II wojny światowej, a cała Ukraina Zakarpacka bądź Ruś Zakarpacka, onegdaj w granicach I i II Republiki Czechosłowackiej się znajdująca, potem w granicach Królestwa Węgier, dziś jest częścią składową państwa ukraińskiego. I tam trzeba zadać sobie pytanie, czy warto było. Myślę, że przekonaliśmy państwa. Kończymy niniejszą, dzisiejszą dłuższą gawędę. Za chwilę wracamy z naszą recenzją. Teraz u nas piórem i kamerą, czyli nasza recenzja. No Andrzeju, skoro mówiliśmy o 10. Brygadzie Kawalerii Zmotoryzowanej, jak się czasem nazywa, to zostańmy może przy motoryzacji wojsku i II wojnie światowej. Jerzy Nowakowski z proporczykiem na antenie. Niewielkie opracowanie, nie grube, nie opasłe, ale okraszone bardzo ładnym językiem. Znajdziecie państwo z łatwością w każdej bibliotece, bądź też w antykwariacie. Oficer 24. Pułku Ułanów, porucznik Wojska Polskiego, opisujący szlak walk w roku 1939. Raniony, trafiwszy do niewoli rosyjskiej, następnie koleją wojennych losów rzucony na zachód Europy, gdzie w ramach odtwarzającej się pierwszej dywizji pancernej trafi do pancernego 24. Pułku Ułanów, z którym będzie przemieszczał się przez terytorium wyzwalanej zachodniej Europy, kończąc szlak bojowy na terenie Wilhelmshaven, czyli największej niemieckiej twierdzy morskiej i bazy Kriegsmarine w rejonie Morza Północnego. Warto zerknąć na tą pozycję, choćby ze względu na to, że rzadko przywoływana, choćby ze względu na bardzo ładny język, choćby ze względu na opisywane barwne przygody. Wniosek, drodzy państwo, z proporczykiem na antenie, Jerzy Nowakowski, śladem Czarnej Brygady. To... Wojny, kampanie, militaria, czyli o historii inaczej. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, tak jak zwykle, witamy się z państwem w audycji dla pasjonatów historii i tak dalej. W niezwykłym miejscu znajdując się, nie powiemy tak. No właśnie, bo dzisiaj to jest też coś, do czego państwa przyzwyczajamy już od września ubiegłego roku w plenerze. No. Śnieżnie troszkę, ale to jest taka zima, jaką lubimy. Generalnie zima powinna być ze śniegiem, niezależnie od tego, co kto na temat śniegu sądzi. A zatem, Andrzeju, rozpoczynamy niniejszy
niniejszym kolejne plenerowe wydanie Wojen Kampanii Militariów, w którym to wydaniu dzisiaj oczywiście nasza dłuższa gawenda, nasza recenzja, nasze wydarzenie, a także... Kartka z kalendarza. Plenerowy kalendarz historyczny Wojen Kampanii Militariów rozpoczynamy od daty 7 lutego roku 1939. Tego dnia przypłynął do kraju zbudowany w holenderskiej stoczni we Vlissingen okręt podwodny typu K9, zakupiony ze środków narodowych, który otrzymał nazwę ORP Orzeł, wchodząc w skład dywizjonu okrętów podwodnych Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej, miał być jednym z obrońców morskich granic państwa polskiego. W roku 1939, po brawurowej ucieczce Stalina, dotarłszy na tereny Wysp Brytyjskich, rozpoczął tam służbę pod aliancką banderą. Data zatopienia i miejsce zatopienia orła do dzisiaj są nieznane. Kolejna data w naszym historycznym zestawieniu to 8 lutego roku 1943. Pozostajemy nadal na morzu, aczkolwiek z zimnego akwenu Morza Północnego przenosimy się na ogromne obszary Pacyfiku. Wojna na Pacyfiku pomiędzy siłami koalicji antyhitlerowsko-japońskiej oraz siłami zbrojnymi Cesarstwa Japońskiego wchodziła w decydującą fazę. 8 lutego 1943 roku armia amerykańska zdobyła wyspę Guadalcanal. Od tego momentu lotnisko zwane Henderson Field stało się wyjątkowo ważne, a tak zwany Guadalcanal Express miał swoją ostatnią stację. Od zdobycia wyspy Guadalcanal rozpoczęła się strategia żabiego skoku, prowadząca w stronę Okinawy i wysp Japonii. I kolejna data to 9 lutego roku 1946. Wydawać by się mogło, że koniec II wojny światowej zwiastuje koniec wszelkiego rodzaju konfliktów, ale ta data, o której mówimy i wydarzenie z nią związane, świadczyło, że prawdziwy konflikt i dwa przeciwstawne bloki stojące naprzeciwko siebie to dopiero kwestia najbliższej przyszłości. 9 lutego 1946 roku Józef Stalin wygłosił przemówienie, w którym zawarł słowa o izolacji wobec Zachodu. Była to zapowiedź zimnej wojny. Dla społeczeństw Europy Zachodniej przemówienie Winstona Churchilla wygłoszone w amerykańskim Fulton wprowadziło żelazną kurtynę. Rozpoczęła się rywalizacja Wschodu z Zachodem. Rozpoczęła się zimna wojna. I kolejna data to już polskie wybrzeże, 10 lutego roku 1920. Tego dnia generał Józef Haller dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Tym samym potwierdzono wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu Wersalskiego, który przyznawał Rzeczpospolitej Polskiej odcinek Wybrzeża Bałtyckiego długości 140 km. W morze rzucony został platynowy pierścień, ofiarowany generałowi Hallerowi przez Polonię na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Ostatnia data w naszym dzisiejszym kalendarzu historycznym to 11 lutego roku 1945 i to data zakończenia pewnego spotkania, które zdecydowało również w pewien sposób o powojennych losach Rzeczpospolitej. Na leżącym nad Morzem Czarnym Półwyspie Krymskim w Jałcie zakończyła się 11 lutego 1945 roku konferencja mocarstw zwycięskich. Od konferencji jałtańskiej postanowienia tejżeż ostatecznie uregulowane na mocy konferencji poczdamskiej obowiązują do dziś. I to była ostatnia data w naszym dzisiejszym kalendarzu historycznym. Za moment wracamy w plenerowym wydaniu Wojen Kampanii Militariów z naszym wydarzeniem. Wojny Kampanii Militaria, audycja historyczna Polskiego Radia Rzeszów. Dzisiaj z pleneru mówimy do Państwa. W tym momencie... Wydarzenie.
Andrzeju, mówić będziemy o zabytkach, ale w pewnym materialnym, rzekłbym, kontekście. O pieniądzach przeznaczonych na ratowanie zabytków przede wszystkim. No właśnie, bo o pieniądzach mowa była na pewnego rodzaju konferencji, spotkaniu, które odbyło się ostatnimi czasy w Rzeszowie. To posłuchajmy fragmentu relacji. Z roku na rok z budżetu wojewody podkarpackiego coraz więcej pieniędzy przeznaczanych jest na restaurowanie obiektów zabytkowych. Małgorzata Chomycz wyjaśnia, że są one wykorzystywane zazwyczaj na najpilniejsze remonty. Odbudowa dachów, naprawianie dachów, renowacje obiektów nie tylko nieruchomych, ale również ruchomych, czyli i polichromie, i ołtarze, i te wszystkie kompleksy, którymi są dane zabytki wyposażone. W tym roku do podziału jest 9,5 miliona złotych. O pieniądze mogą starać się zarówno prywatni właściciele, jak i samorządy. Wojewoda Chomycz zaznacza, że cały czas są poszukiwani właściciele, którzy przejmą zabytki, które pozostają w rękach Skarbu Państwa. Ośrodki na restaurację zabytków może wnioskować właściciel danego zabytku. Na Podkarpaciu mamy jeszcze około 700 obiektów, są na mieniu Skarbu Państwa. Najchętniej z pieniędzy z budżetu wojewody podkarpackiego na odnowę obiektów zabytkowych korzystają samorządy, podkreśla Grażyna Stojak, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków. Samorządy włączyły się bardzo aktywnie w ruch odnowy zabytków. Bez tego nie można by było mówić o ogromnej ochronie zabytków na Podkarpaciu, bo ponad 350 umów zrealizowanych na dotacje, na zabytki, to jest jednak sukces. Efektem tego, jak można dbać o zabytki, jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. Od samorządu powiatowego przejęło ono zabytkowy zespół cerkiewny z XVI wieku w Radrużu. Właśnie trwa jego gruntowny remont. Instalacje, wszystkie pokrycia gontowe, wymieniona konstrukcja wieży, przychodzimy do środka, do wnętrza. Będziemy robić teraz, ratować polichromię, podamy ją w pełnej konserwacji i odtworzymy ikonostas, to co wymaga oczywiście odtworzenia, a pełnej konserwacji poddamy ikonostas, który wróci do nas z łańcuta. Na Podkarpaciu jest jeszcze 120 obiektów zabytkowych, które pilnie wymagają prac konserwatorskich. No cóż, Andrzeju, pieniądze i zabytki to właściwie takie dwie rzeczy, które bez siebie współistnieć nie mogą, teoretycznie sprzeczne, no bo jak mówić o zabytkach i sztuce w kontekście materialnym, ale w praktyce bez pieniędzy, jeżeli chodzi o zabytki i sztukę, obejść się nie można. Drodzy Państwo, czy 9,5 miliona złotych to dużo czy mało? Czy to, że zaplanowano w bieżącym roku na ochronę i konserwację zabytków na Podkarpaciu wspomnianą kwotę 9,5 miliona świadczy o geście czy o skąpstwie? Czy są to niemałe fundusze, czy też ogromne? Ogromne na pewno są potrzeby. Kontynuowane muszą być rozpoczęte prace w zabytkowych świątyniach na terenie Podkarpacia, na przykładzie Trawy Wołoskiej czy Michałowiec. Jako priorytet traktowany jest remont romańskiej rotundy pod Archikatedrą Przemyską, która jak najszybciej powinna być udostępniona turystom i wiernym, a przyciągnie na pewno i rzesze jednych i drugich. A zatem dzieje się w przypadku remontu zabytków, renowacji zabytków wyjątkowo dużo. Nie zawsze konserwacja jest łatwa. Problemy? Na takie między innymi w ubiegłym roku natrafiono podczas konserwacji skrafitowych elewacji dwóch kamienic przy Przemyskim Rynku. 9,5 miliona złotych na to, żeby ratować przeszłość. 9,5 miliona złotych po to, by w dobie teraźniejszości, w której gonią nas kłopoty, problemy, niezapłacone rachunki i za szybkie życie, 9,5 miliona złotych na to, by pochylić się nad przeszłością i zadać sobie proste pytanie, czy wystarczy, żeby ratować dziedzictwo dla kogo? Jak zawsze, dla następnych pokoleń. No i cóż, Andrzeju, właściwie w tym momencie moglibyśmy postawić kropkę, gdyby nie to, co tam przed nami, jakiś kawałek od nas widać na wzgórzu, przepięknie odrestaurowana cerkiewka, i to też jest świadectwo tego, że pieniądze są z jednej strony potrzebne, z drugiej strony, jeżeli są prawidłowo spożytkowane, to możemy sycić się takim widokiem, jak tutaj właśnie teraz. Cerkiewka, to na pewno Państwo domyślacie się, że nie jesteśmy w obszarze miejskim. Jesteśmy w Beskidzie Niskim, zimą. I ów Beskid Niski będzie miejscem, skąd będziemy dla Państwa mówić w naszej dłuższej gawędzie, która u nas za moment.
wojnach, kampaniach, militariach wracamy z naszą dłuższą gawędą. Sam na sam z przeszłością. Andrzeju, już powiedzieliśmy i zdradziliśmy, że jesteśmy dzisiaj w górach. Beskid Niski to jest to miejsce, z którego dziś do Państwa mówimy. Mówić będziemy w naszej dłuższej gawędzie o górach właśnie. W górach w specyficznym wojennym kontekście pewnego wojennego wydarzenia, ale zacznijmy może właśnie od samych szczytów, przełęczy, traktów i dróg. Góry i wojna to dwie rzeczy, które są ze sobą właściwie związane od samego początku wojskowości, że wspomnieć chociażby Hannibala przekraczającego Alpy i tak dalej, ale Beskid Niski w tym swoim wojennym żywocie również był świadkiem przemarszów i walk. Dlaczego góry są takim specyficznym miejscem wojennym właśnie? Bo są naturalnymi formami o charakterze zaporowym. Tak, jest to nic innego, tylko naturalna zapora. Proszę Państwa, trudno porównywać jest Beskid Niski, w którym się dziś znajdujemy, do obszaru wywołanych Alp. Ale znaczenie zarówno jednego, jak i drugiego pasma z punktu widzenia planistów wojskowych jest wyjątkowe. Bo jeżeli chcecie Państwo przemieszczać się z kierunku zachód-wschód bądź wschód-zachód, to wówczas patrząc na mapę regionu oczami nie wizjonera, ale dowodzącego jednostkami wojskowymi, możecie Państwo opierać się przede wszystkim o z jednej strony. Rozłóżmy tą mapę może. Właśnie, tak, żebyśmy mieli tą właściwą stronę. Opierać się z jednej strony o drogi, zatem system logistyczny, a przede wszystkim o rzeki. Przecież Wisłok, Biała, dodając Dunajec i parę jeszcze innych, no z Sanem przede wszystkim, mają ten bardzo charakterystyczny ciąg pokazujący, iż płyną z obszaru górskiego na północ. Zatem każda linia obrony, którą chcecie Państwo stworzyć, a wprowadzi mnie Państwa do Wielkiej Wojny lat 1914-1918, może być realną. A jeżeli Państwo zakręcicie na południe, pytanie po co? Idąc na zachód, ze wschodu na zachód, zostawicie Państwo za plecami Twierdzę Przemyską, ruszycie w stronę Twierdzy Krakowskiej, opanujecie cały obszar Galicji i przebijecie się do tak zwanej Bramy Morawskiej. Chyba że ruszycie Państwo wcześniej Bramą Przemyską, prowadzącą przez Przełęcze Beskidzkie i wówczas po przekroczeniu i jednej i drugiej za pasmem karpackim pojawi się Wielka Nizina Węgierska, a stamtąd droga do Budapesztu z jednej strony oraz Wiednia, czyli stolic dualistycznej monarchii austro-węgierskiej, będzie już otwarta. Wniosek? Jeżeli skręcicie Państwo na południe, traficie Państwo na Bieszczady Zachodnie, Bieszczady Wschodnie, Beskid Niski, Beskid Sądecki i znajdziecie się Państwo zimą w takim klimacie, w jakim my znajdujemy się obecnie, przy czym my jesteśmy ciepło ubrani i dojechaliśmy tu, a w 1914 roku będziecie Państwo w oparciu o tą mapę, zakładam, planować przebicie się przez Przełęcze, pogranicze Bieszczadów Zachodnich i Beskidu Niskiego. Przełęcz nad Roztokami, Przełęcz Radoszycka, Przełęcz Łupkowska, Przełęcz Dukielska to te, które wiodą bezpośrednio na południe z Przełęczą Urzocką, o której zapomniałem. Wniosek, kto dysponuje drogą do tychże przełęczy, ma klucz do Niziny Węgierskiej. Kto chce zatrzymać atakującego, musi zatrzymać go przed tymi przełęczami, ewentualnie na nich. A jesteśmy, drodzy Państwo, dokładnie w rejonie Magury Małastowskiej, na przełęczy. To wszystko, o czym mówiliśmy, to jest sprawa pewnej wojennej strategii, wojennego planowania, ale do tego wszystkiego, Andrzeju, jeszcze dodajmy to, o czym nie powiedzieliśmy, czyli linie kolejowe, a z nimi również mamy do czynienia po tej północnej stronie Beskidu Niskiego, poczynając od nieco dalszego obszaru na północ, to jest linia Kraków-Lwów, ówczesna linia Kraków-Lwów, zresztą dziś również do Lwowa wiodąca, ale to jest linia położona tak de facto na w miarę płaskim terenie, łatwa do zajęcia przez wojska wroga, stąd druga linia, kolej transwersalna wiodąca właściwie u podnóża Beskidu Niskiego, no i linia kolejna tunelem pod Przełęczą Łupkowską, łącząca Przemyśl
z Budapesztem. Strategiczne linie kolejowe właśnie. I to jest też pewna konsekwencja owej strategii wojskowego myślenia wśród planistów CK Austrii właśnie, bo kolej transwersalna, no i tunel pod Przełęczą Łupkowską również z myślą o militarnym wykorzystaniu budowane były. Mamy zarysowany zatem pewien zamysł strategiczny, pewien plan wojskowy. No to wróćmy, Andrzeju, do czasów Wielkiej Wojny i powiedzmy, jak ona o owe tereny Beskidu Niskiego zahaczyła. Drodzy Państwo, mamy lato 1914 roku. Jeszcze nikt nie myślał o żniwach, jeszcze nie było żadnych przygotowań do winobrania na terenie Węgier. W zasadzie, można było powiedzieć, Europa zamarła. Latem 1914 roku, pomiędzy końcem lipca a początkiem sierpnia, doszło do rozwiązania jedynego w swoim rodzaju europejskiego kotła. Układy sojusznicze zawarte pomiędzy państwami centralnymi, Cesarstwo Niemieckie oraz Austro-Węgry, pokazały wyraźnie, że nie każdy z sojuszników jest lojalny. Z tego układu wywodzące się Królestwo Włoch nie stanęło w działaniach wojennych po stronie dwóch sojuszników o tym samym godle, dwugłowy czarny orzeł. A po stronie przeciwnej malutka Serbia, potężna terytorialnie Rosja, dodając Republikę Francuską i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, 236 milionów obywateli. Obszar Galicji, lato 1914 roku, zajęcie Lwowa, strategia armii austriackiej po klęsce na terenie południowej Lubelszczyzny, waląca się odwrót na południe bądź na południowy zachód, utrata linii Sanu, oddziały armii carskiej, wielonarodowościowe siły, niczym młot parowy, prąc w stronę Wisłoka, Dunajca, szły z dużym tempem. Szczególnie warto wyeksponować siły trzeciej armii generała Radko Dmitrijewa. Nie udało się zdobyć Przemyśla, dlatego też oblężony dwukrotnie pozostawiony został na rosyjskich tyłach. Niczym kolec, który miał cały czas przypominać o swoim istnieniu w tej potężnej stopie carskiego imperium. Ale w chwili, kiedy w tym kierunku strategicznym armii carskiej pojawiła się koncepcja uderzenia przez Karpaty, wówczas właśnie należało zadać sobie pytanie, czy siły austro-węgierskie będą w stanie zatrzymać owo uderzenie. Kończyło się lato. Przyszła jesień. Najpierw słoneczna, następnie słotna, a po jesieni przyszła pierwsza wojenna zima. Front, zwany Frontem Wschodnim, na odcinku galicyjskim, który początkowo był bardzo, ale to bardzo dynamicznym, został ostatecznie osadzony, niczym zwierzę wzięte za rogi. Po bitwie pod Łowczówkiem w grudniowe dni 1914 roku z dużym udziałem Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego okazało się, że w tej podstawowej myśli wojskowej, która oparta była o dynamizm oraz ofensywę, pojawił się znak zapytania. Czym mamy atakować, skoro potrzebny był spokój? Należało podciągnąć tyły, a co najważniejsze, żołnierz musiał mieć chwilę wytchnienia. To, w cudzysłowie, zapewniły góry Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich. Dziś to cmentarze. Przede wszystkim miejsca, do których udajemy się celowo bądź przypadkowo. Jesteśmy na Magórze Małastowskiej. Klimat wizualny jak w Narni. Ale jaki procent ludzi jeżdżących na nartach właśnie tu, gdzie się znajdujemy, wie, że jesteśmy dokładnie na linii frontu? Gładyszów tuż obok, Gorlice dwa kroki. Linia frontu biegnąca od Wisły począwszy, a następnie w stronę Przełęczy Beskidek. Następnie wspomnianym Beskidem Niskim w stronę Bieszczadów Zachodnich. Tymiż w głąb szeroko pojętych dzisiaj Karpat Ukraińskich, a następnie przez pogranicze Rumunii. Dziś to są cudowne tereny do zwiedzania, ale w 1914-1915 roku żołnierz nieubrany tak jak my, w szynelu, przeziębiony, siedzący niekoniecznie w okopie, a raczej w dziurze wyrwanej matce naturze, która miała by mu dać schronienie, marzył, no w zasadzie o tym, o czym my marzymy teraz, czyli o czymś ciepłym w
przypadku odzienia, a przede wszystkim w przypadku posiłku. Dziś zatrzymacie się Państwo gdziekolwiek. Tu bar, tu restauracja, tu popularny punkt gastronomiczny. Ale wtedy, drodzy Państwo, to było być albo nie być. Dla Chorwatów, Niemców, Węgrów, Polaków, Ukraińców, Słowaków, Czechów, Słoweńców i wymieniać można byłoby tych narodowości wiele tylko po jednej stronie, a dodając wielonarodowościową armię carską. Beskid zatrzymał. Zarówno jako Beskid Niski i Beskid Sądecki. Ale rodziło się pytanie, jak wyglądała ta szara rzeczywistość w okopach? A no właśnie, bo z jednej strony okopy dawały jednak pewną namiastkę ucieczki od tej klasycznej wojny, kiedy walka pierś na bagnety często. No tak, Andrzej zajął się w tej chwili odśnieżaniem samochodu. Rzeczywiście troszkę nam napadało. Na bagnety często, a w okopach jednak to było trochę inaczej. No ale warunki takie jak teraz musiały jednak na żołnierzy wpływać. Jesteście Państwo przeziębieni. Pierwsze kroki, albo apteka, albo lekarz. No, bez względu na to, jaki Państwo macie stosunek do białego kitla. Niemniej jednak, w roku 1914 tam nie ma aptek, tam nie było aptek. Tam nie było żadnego w zasadzie zaplecza o charakterze medycznym. Zatem przeziębienie, gruźlica, odmrożenia, a następnie na tyły. Po drugie, jesteście Państwo stricte w warunkach zimowych. W chwili, gdy w zamieci śnieżnej możecie się spodziewać patrolu obcego bądź silnego oddziału. Temperatura dziś to minus 10, minus 12 stopni poniżej zera. Spróbujcie Państwo w takiej temperaturze uruchomić broń maszynową. Jeżeli zamek nie jest naoliwiony, karabin maszynowy się zatnie. Wtedy zostaje Państwu tylko i wyłącznie bagnet. Z drugiej zaś strony, takie spojrzenie obce. Karpaty? Wo sind Karpaten? Wo liegen Karpatengebirge? Gdzieś na końcu świata. I kto tak pytał? Żołnierze pułków alpejskich, mając na myśli Alpenjägergebirge, którzy szkoleni byli do walki na obszarze alpejskim. I nagle przychodzi marzec roku 1915. Pociągi spod Innsbrucku kierują się w stronę słowackiego Bardejowa i polskich Gorlic. I elitarne pułki strzelców górskich, świetnie przygotowanych do działania w tamtych warunkach zimowych, przerzucone zostają właśnie na teren Małopolski. Szok, zaskoczenie. Dlaczegoż? Różnica pomiędzy Beskidem a Alpami wysokościowo jest przecież kolosalna. Ale warunki zimy beskidzkiej były tak uciążliwe, iż przeciętny żołnierz w elitarnej formacji strzelców alpejskich mógł przeklinać, przeklinać i jeszcze raz przeklinać. Mapa. Cały czas mapa. Spojrzymy. Właśnie wiatr nam mało co jej nie porwał. To spojrzyjmy na nią, Andrzeju, raz jeszcze pod kątem właśnie tej linii frontu, która nam się tutaj ustabilizowała w tym czasie, o którym mówimy. No i jak powiedziałeś, nadchodzi marzec roku 1915, ruszają pociągi, również po części ową linią transwersalną, jej częścią, o której mówiliśmy. Bo to jest trochę jednak tak, że dla sztabowców wojna pozycyjna i ustabilizowanie się frontu to nie jest najlepsze rozwiązanie. Zawsze gdzieś... Musi być dynamika, musi być ruch, musi być manewr. Manewr był konieczny. Dlaczegoż? Twierdza Przemyśl. Przemyśl, który gonił ostatkiem sił. Piliście Państwo kiedyś lurę, która już nie jest herbatą? Próbowaliście Państwo robić kawę z żołędzi? Czy próbowaliście Państwo kiedykolwiek kosztować koniny? A może inaczej, jakie Państwo mieliście inne wyjście? Skoro konina była na co dzień, kończyła się mąka, nie było już pieczywa, morale twierdzy upadało, a sztabowcy wiedeńscy, stanowisko dowodzenia w Cieszynie, widzieli to wyraźnie. Trzeba za wszelką cenę odblokować Przemyśl. Ale ofensywa austro-węgierska 18 marca 1915 roku stanęła w miejscu. Góry, brak dróg, brak linii kolejowych, śnieg, warunki atmosferyczne, mróz. Ten właśnie, który między innymi dzisiaj nas doświadcza, spowodowały, że człowiek nie poszedł do przodu. Kilka dni później upadła twierdza w Przemyślu.
Kilka dni później równowaga panująca na odcinku frontu Beskidzkiego od Przełęczy Dukielskiej, szczególnie po Magórę Małastowską przeszedłszy i tu zakończywszy, ta równowaga została zachwiana. Dlaczegoż? Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy armii rosyjskiej, którzy oblegali Przemyśl, zostało zwolnione z tego obowiązku. A zatem myślenie rosyjskiej stawki, i nie chodzi nam o stawkę większą niż życie, tylko rosyjskie dowództwo nazywane stawką, jak najszybciej przerzucić te ponad 60 tysięcy żołnierzy w góry, uzyskać przewagę i teraz pytanie, czy wygra człowiek, czy wygra technika, czy góry nadal będą mówiły nie? Owe góry, które dzisiaj przystępne, od choćby tutaj koło nas właśnie parkuje jakiś samochód turystami, którzy zapewne pójdą gdzieś w góry albo na narty. No ale tak jak powiedziałeś, wtedy z ową przystępnością bywało krucho, zatem mamy sytuację, rosyjskie oddziały, które oblegały Przemyśl, zwolnione i mogą zostać przesunięte, aby wytworzyć trwałą przewagę, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy na tym odcinku frontu pod Gorlicami, o którym mówimy. I jest pytanie, co w takim razie dzieje się dalej? Po prostu, patrząc na kalendarz, proszę Państwa, zbliża się Wielkanoc. Zatem nasza Wielkanoc to chrzan, nasza Wielkanoc to królik, nasza Wielkanoc to jajko, nasza Wielkanoc to radość, słońce. I spróbujcie Państwo w takim razie odtworzyć Wielkanoc roku 1915. Strzelcy alpejscy wspierający jednostki armii austro-węgierskiej znajdujące się na obszarze beskidzkim. Przewaga liczebna po stronie rosyjskiej. Impet i ciągle ten sam rozkaz. Wpierd, przez Karpaty, przejść na nizinę węgierską. Przełom marca i kwietnia 1915 roku. 3 dni zażartych walk. 3 dni ognia artyleryjskiego, 3 dni strat, 3 dni krwi i umierających na mrozie ludzi. Czyli bitwa wielkanocna, ale i jeden niesamowity przypadek. W czasie bitwy wielkanocnej przerwanie ognia przez obie strony. Jednak jest ten element, który można określić mianem chrześcijańskiego odruchu. Obie strony na wysokości Żdyni, Gładyszowa, Rotundy, Zborowa, Regietowki przerywają działania wojenne, a następnie następuje wymiana zdań pomiędzy sobą, czyli odwiedzanie się, krótkie rozmowy, w zasadzie ten ludzki aspekt zostaje poruszony. Po to, by po kilku godzinach z nie mniejszym zapałem ci, którzy padali sobie w ramiona, mówiąc wszystkiego najlepszego, z powrotem rozpoczynali fazę wzajemnego mordowania. Te same Beskidy, ponad 450 tysięcy ciał, złożonych bądź w okopach i niepogrzebanych do dziś, bądź na cmentarzach wojennych, a architektura wojenna Duszana Jurkowicza, a przecież przy niej się znajdujemy, jest czymś wyjątkowym. Strażnikiem tamtych wydarzeń jest Rotunda. Wpiszcie Państwo na jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej owo hasło Rotunda albo hasło Ratujmy Rotundę i zrozumiecie Państwo, dlaczego warto uratować tenżeż cmentarz. Wielkanoc praskich dzieci, przypadki dezercji zorganizowanych jednostek, kiedy na rosyjską stronę, o czym kiedyś Państwu wspominaliśmy, przeszedł cały czeski pułk piechoty. Zatem jeńcy, wszy, okopy, gruźlica, po prostu zima w Beskidach. No tak, Andrzeju, ale ten obraz wielkiej wojny w Karpatach, w Beskidzie Niskim byłby niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli o jeszcze jednej rzeczy. To dwa słowa właściwie, ale w przypadku dziejów I wojny światowej na tym terenie właśnie one są bodaj najbardziej znane i kto wie, czy nie najbardziej znaczące. Operacja Gorlicka. A dokładniej operacja Tarnowsko-Gorlicka, choć na temat tego pojęcia pomiędzy specjalistami ciągle trwa polemika. W ramach operacji Tarnowsko-Gorlickiej bitwa gorlicka, przygotowanie przełomu na wschodnim odcinku frontu, przygotowanie uderzenia na linii frontu o długości zaledwie 30 km, przygotowanie do natarcia ponad 200 tysięcy żołnierzy, Niemców i Austriaków. Coś nieprawdopodobnego. Austro-węgierskie dowództwo
zgodziło się na to, by częścią sił austro-węgierskich dowodziło dowództwo niemieckie. Wypadek bez precedensu. Wywiad rosyjski, dowodzący, że zanosi się na duże kontruderzenie strony przeciwnej. Rosyjskie braki. Za mało amunicji, za mało butów, za mało broni. Trudno się dziwić, że książę Aleksander Michajłowicz miał w jednym z listów pisać: nie przysyłajcie nam tu urzędników i nie przysyłajcie popów, przyślijcie amunicję. Strona rosyjska przygotowywała się już do obsady administracyjnej zajętego wcześniej terenu, a ta mapa pokazuje wyraźnie, tu wszystko zaczęło się zmieniać jak w kalejdoskopie. 2 maja 1915 roku w Beskidzie Niskim linia frontu gwałtownie się zmieniła, ale o bitwie gorlickiej i o przełamaniu na pewno nie dziś. Drodzy Państwo, zima, śnieg, narty. Jerzy, jedziemy! To za chwilę, Andrzeju. Najpierw może podejdźmy do tej cerkiewki, obejrzymy ją sobie. Później jeszcze przez chwilę zostaniemy z Państwem, a potem dopiero na narty obowiązek. Jeżeli, że tak powiem, człowiek ma odpowiednie gabaryty, to takie są właśnie skutki podchodzenia pod górę. Potrenować, po pierwsze zero palenia, po drugie trzeba zrzucić nieco z siebie, a po trzecie, no, niektórzy mają kondycję. Ale warto było, cerkiewka rzeczywiście przepiękna, na trwałe wpisane są te właśnie obiekty sakralne, drewniane obiekty sakralne w krajobraz Beskidu Niskiego. Ciekawe, czy podczas Wielkiej Wojny żołnierze mieli czas na ich podziwianie. Podejrzewam, że chyba nie bardzo, ale my możemy podziwiać zarówno cerkiewki, jak i opowiadać o historii właśnie będąc tutaj. Andrzeju, z Wielkiej Wojny wracamy do teraźniejszości. Teraz piórem i kamerą. Andrzeju, nie wiem, co z tych naszych nart będzie, bo jakiś południowy wiatr się zerwał, aby nie przyniósł nam wilży, ale wracając do tego, o czym właśnie w tej chwili, książka, którą trzymam przed sobą, z historii bieszczadzkich kolejek leśnych, wydawnictwo Rutenus, autor Zygmunt Rygiel, człowiek, który kolejkom wąskotorowym kawał swojego życia oddał, tak rzec by można. Zmarł w Krośnie w roku 2008, ale pozostawił nam tą zupełnie fantastyczną książkę. Andrzeju, przyznaj się tak szczerze, kiedy zdarzyło ci się ostatni raz jechać bieszczadzką kolejką? Jakieś 9-10 lat wstecz. Wydawnictwo Rutenus Rafała Barskiego z Krosna, ustabilizowana mocna pozycja na rynku księgarskim Polski Południowej. Piękna edycja, świetny dobór papieru, ikonografii, patrząc od strony układu okładki również. Nie miałem przyjemności nigdy spotkać się z autorem, ale patrząc na to od strony regionu, tak, miałem przyjemność przemieszczać się z rejonu Łupkowa w stronę Cisnej. Pamiętam jeszcze ten charakterystyczny tłok w Majdanie. Sporo osób, ktoś wysiadał, ktoś wsiadał. Pamiętam też czas, kiedy to wszystko zaczęło zamierać. Kolej na terenie Polski Południowej, a szczególnie na odcinku górskim, umiera. Stąd też to opracowanie jest typowym uśmiechem losu i pokłonem oddanym tym, którzy kiedyś jako pionierzy tychże żelaznych szlaków wprowadzali parowego konia, a potem spalinowozy właśnie na teren tego regionu, gdzie się teraz znajdujemy. Ale trzeba powiedzieć też przy tej okazji, że z owego zamierania, o którym mówiłeś, kolejce udało się jednak wyjść obronną ręką. Statystyki: kilkadziesiąt, no nawet 60 tysięcy przewożonych pasażerów w sezonie, to jest coś, co musi budzić szacunek. Kolejka żyje, kolejka jeździ, kolejka funkcjonuje. A skoro mówimy o tej książce właśnie w kontekście kolejki bieszczadzkiej, to jest to niezwykle cenna pozycja dla wszystkich pasjonatów, bo kolejka bieszczadzka kojarzy nam się z tą jedną, bądź też dwiema trasami, jedną w kierunku Przysłupia, a drugą w kierunku Balnicy, ale to nie jest jedyna kolejka.
kolejka, która na terenie Bieszczadów, jeżeli chodzi o wywóz drewna, funkcjonowała. I tutaj mamy wszystko podane czarno na białym, jak na talerzu, proszę bardzo, historia tych kolejek, których już nie ma. I to jest ten niezwykle interesujący potencjał tegoż wydawnictwa. Ja powiem szczerze, pierwszy raz dziejach Bieszczadzkich Kolejek Leśnych dowiedziałem się właśnie z książki, a właściwie broszurka była to wtedy, również autorstwa Zygmunta Rygla. Ta pozycja w stosunku do tamtej, no, myślę jednak poszerzona, i to w takiej zupełnie fajnej formie graficznej, również z ilustracjami historycznymi, Jan Sandrzeju, jest to coś, czego my pewnie też szukamy. Śladów historii, której już nie ma, ale która była. Wniosek, drodzy Państwo, zapraszamy na Magurę Małastowską. Zabierajcie narty, no jak jeździcie na snowboardzie, zabierzcie również snowboard. Przyjedźcie Państwo do tej narciarskiej Narni, jest pięknie. Polecamy opracowanie książkowe wydawnictwa Rutenus, warte polecenia. Po prostu wyjdźcie Państwo na zewnątrz z książką, porównajcie teorię z praktyką, a jeżeli na nartach, to tylko w zimie. I jeszcze jedno dopowiedzenie do tego, o czym mówiliśmy w katalogu wydawnictwa Rutenus, i to jest też pewien taki ewenement i biały kruczek dla tych wszystkich, którzy kolejkami wąskotorowymi się interesują. Jest też wydawnictwo, które nazywa się Karpackie Kolejki Leśne i które mówi o kolejkach leśnych nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech i tak dalej, i tak dalej. I to jest może troszkę innego rodzaju wydawnictwo, bo jest tam przede wszystkim dużo unikalnych zdjęć, mniej tekstu, ale jeżeli ktoś kolejowego, wąskotorowego bakcyla kiedyś połknął, to na pewno gdzieś tam w biblioteczce tą pozycję ma. Tyle o książkach na dzisiaj, bo Andrzeju trochę się nam chyba wypogadza. To cóż, czas do domu. A narty? No nie, to dopiero po nich do domu. Najpierw zatem, drodzy Państwo, deski jadą! I tak będzie za chwilę. Żegnam się już z Państwem z dzisiejszego plenerowego wydania Wojen Kampanii Militariów. Wojny Kampanie Militaria, czyli o historii inaczej. W audycji dla pasjonatów historii kłaniają się Państwu jak zwykle Andrzej Olejko, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i współpracownik Krakowskiego Muzeum Lotnictwa, zapatrzony w symbole polskiej armii i symbole narodowe. Oraz stojący obok kolumnady Pałacu Saskiego w Warszawie, Jerzy Pasier. Dlaczego Pałacu Saskiego? Ta rzecz wyjaśni się w naszej dłuższej gawędzi. Oprócz niej oczywiście nasza recenzja, nasze wydarzenie i... Kartka z kalendarza. Kalendarz historyczny rozpoczynamy dzisiaj od daty 21 lutego roku 1916 i to data w oczywisty sposób związana z Wielką Wojną, a konkretnie rzecz ujmując, z pewną twierdzą. Na froncie zachodnim rozpoczęła się tego dnia wielka ofensywa armii niemieckiej, która zapoczątkowała niemiecko-francuskie starcie zwane w historii Bitwą o Twierdzę Verdun. Bitwą, która trwała do grudnia 1916 roku i pochłonęła blisko 2 miliony ofiar, poległych, rannych oraz zaginionych. Dziś na polach Verdun znajduje się potężne mauzoleum jako pomnik chwały francuskiego oręża. Kolejna data to 22 lutego roku 1732. Stał się symbolem Ameryki, niepodległych Stanów Zjednoczonych i być może dlatego trafił także na amerykańskie banknoty. O kim mowa? Naturalnie o George'u Washingtonie. Tego dnia przyszedł na świat, niebawem stając się znanym amerykańskim politykiem, przywódcą sił zbrojnych oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. George Washington, żywy symbol amerykańskiej niepodległości, a potem był już tylko 4 lipca, Deklaracja Niepodległości i kilka filmów fabularnych mówiących, jak należy jej strzec, bądź też jak należy ją wykraść. 23 lutego roku 1836 nadal pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, przenosimy się na południe tegoż kraju. Na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, w stanie Teksas, tego dnia rozpoczęła się bitwa o Alamo. Do chwili obecnej każde dziecko kończące teksańską szkołę zna ten zapis słowny. Pamiętajcie o Alamo. To starcie amerykańskich ochotników z armią regularną generała Santa Anny dowiodło, że Teksas pójdzie drogą do zjednoczenia ze Stanami Zjednoczonymi.
Kolejna data to 24 lutego roku 1931. Przenosimy się na morza i oceany. SS Niemen jako pierwszy polski statek handlowy przepłynął Równik. Na pokładzie tejżeż polskiej jednostki handlowej odbył się chrzest Neptuna, a jeszcze nie tak dawno na mapie Europy nie było Rzeczpospolitej, a i o polskiej banderze nikt nie słyszał. Wydarzenie z roku 1931 pokazało, że biało-czerwona niesiona będzie po morzach i oceanach. Kolejna data, 25 lutego roku 1831, i to data związana w oczywisty sposób z powstaniem listopadowym. Tego właśnie dnia stoczona została bitwa pod Olszynką Grochowską, która upamiętniona została dzięki zapisom wspomnieniowym oraz wspaniałym płótnom rodu Kossaków. Czwarty pułk piechoty, tak zwani czwartacy, stali się legendą tego starcia. Pobite siły rosyjskie odstąpiły od Warszawy. Jak czas pokazał, zwycięstwa tego nie wykorzystano do końca. I tą datą i tym wydarzeniem kończymy nasz dzisiejszy historyczny kalendarz. Za chwilę w wojnach, kampaniach, militariach nasze wydarzenia. Wojny, kampanie, militaria, audycja historyczna Polskiego Radia Rzeszów. Wracamy teraz. Wydarzenie. Nasze wydarzenie dzisiaj, Andrzeju, związane z czymś, co w minioną niedzielę odbyło się w Przemyślu, to już pewnego rodzaju tradycja, krótka co prawda, bo drugie obchody, ale myślę, że na trwale zapisze się w ciągu najbliższych lat w dziejach Grodu nad Sanem właśnie. Otóż przy kolejowej rampie w Bakończycach pod Przemyślem mieszkańcy miasta i okolic złożyli hołd ofiarom radzieckich wywózek w 71. rocznicę pierwszej fali wywózek obywateli Polski w głąb Związku Radzieckiego. Posłuchajmy przez moment. Wyruszaliście państwo w nieznane z tej rampy? Z tej właśnie rampy, może troszeczkę dalej stąd, jakieś może 100-200 metrów w ciężkim okresie, zima około 40 stopni mrozu. Ile wagonów wyruszyło stąd w kierunku głębokiej Rosji? Z jakichś 70 wagonów w jednym transporcie. Było kilka transportów. Prześladował głód. Nie myślałem o niczym, tylko żeby gdzieś coś zjeść. Miałem dziadka, który rolnikiem był, dużym rolnikiem, posiadał dość dużo ziemi. I on mnie nauczył czegoś takiego, miałem 4-5 lat, że jak spotykałem jakiekolwiek rośliny, które były niestrączkowe, albo strączkowe, a jakieś nasienie było, ścierać w ręce, wydmuchać tą plewę i to zjadać. Jakiekolwiek trawy rosły, to ja to jadłem. No i może to mi pozwoliło przetrwać to, bo jednak to było coś. W kołchozie mieszkaliśmy tak na peryferiach Saratowa. Zboże było prawie dojrzałe. Zacząłem te kłuska ścierać i zjadać. Nie widziałem, jak taki ekonom na koniu przyjechał. Chyba z 4 lub 5 razy takim biczem na krótkim drążku, a tu taki bat. Tak mnie zdzielił po plecach. Wywieziono pana z całą rodziną? Całą rodziną, z dziadkami, z wujkami. Właściwie cała rodzina kompletnie, jeden stryjek, że został niewywieziony, bo go nie było w domu. Po drodze dziadek nam wypadł z woła, to dziadek został już tam, bo umarł tam w lesie, go drzewo przycisło. 4 miesiące miałem jechać na Sybir. Tutaj rodzice go powiedzieli, tutaj właśnie ten cały transport, tutaj właśnie, tutaj byli wszyscy do tych wagonów przez 2 tygodnie zostawiani. Brat umarł na Sybirze, najstarszy brat. Matka i 2 siostry zmarły tam na Syberii, a ja wróciłem. 6 lat byłem tam. Trzeba powiedzieć, że my często tak nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że Podkarpacie też wywózkami doświadczone zostało, bo kojarzą się one nam przede wszystkim z kresami wschodnimi II Rzeczpospolitej. A gdzieś tam tylko może od czasu do czasu w głowie przewija się taka myśl,
że przecież kiedyś granica między okupowanymi przez Niemców terenami polskimi a ówczesnym Związkiem Radzieckim na ziemiach zagarniętych przez ZSRR po 17 września była granicą umiejscowioną na Sanie. I tu warto wrócić do myśli, którą onegdaj rzuciliśmy, czy pamiętamy na pewno o znaczeniu rzek, tych, które traktujemy jako rzeki wewnątrzregionalne, które pełniły rolę rzek granicznych w nie tak znowu odległych czasach. Bo przecież, kiedy dziś przekraczacie Państwo linię Sanu, w Sanoku przejeżdżając na teren miejscowości Olchowce, to znaczy, że opuszczacie Państwo według status quo z roku 1939, 1940 i 1941 terytorium Generalnego Gubernatorstwa ze stolicą w Krakowie i wjeżdżacie Państwo na terytorium Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Podobnie rzecz ma się w chwili, kiedy pokonujecie Państwo linię Sanu na wysokości miejscowości Huzele oraz Lesko. Huzele położone były na terytorium Generalnego Gubernatorstwa, a po przejeździe przez znany most, znany z fotografii, na których widnieją oficerowie rosyjscy i niemieccy rozdzielający polskie terytorium z roku 1939, wjeżdżacie Państwo na terytorium Leska, położonego w obszarach ówczesnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Spójrzmy na terytorium Przemyśla, gdzie Zasanie znajdowało się w rękach niemieckich i było częścią Generalnego Gubernatorstwa, Deutsche Przemyśl, a stara część Przemyśla znajdowała się już w obszarach wspomnianego państwa komunistycznego raju. I podobnie sytuacja wygląda w Jarosławiu i w innych miastach leżących nad Sanem. To, że San jest dzisiaj rzeką o długości ponad 440 km, zaliczaną do największych cieków wodnych na mapie Rzeczpospolitej, dla geografa jest rzeczą ważną, niech dla historyka przekazującego informacje młodej generacji będzie również ważne. San znajdował się obok Bugu, Narwi i Pisy, jedną z rzek granicznych, które wprowadzone na mapę Rzeczpospolitej 28 września 1939 roku pokazały, iż dwa potężne państwa, niemiecka III Rzesza, brunatny kolor i czerwony komunistyczny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dokonały tego brutalnego rozbioru polskiego terytorium. Zima 1940 roku. Wywózki ludności polskiej na wschód. Znamy daty, liczby, nazwy stacji kolejowych, takich jak choćby wspomniane Bakończyce czy też Załóż. Ale warto wspomnieć o tym, że w transportach, w bydlęcych wagonach na wschód przede wszystkim wywożono kwiat polskiej inteligencji. Wywożono pracowników administracji państwowej wraz z rodzinami, wywożono tych bardziej majętnych, wywożono rodziny policjantów, leśniczych, nie mówiąc już o priorytetach, które ciążyły na wywózce rodzin oficerów Wojska Polskiego, Straży Granicznej czy Policji Państwowej. Naród, któremu zabiera się elity, jest prostym narodem do kierowania i do rządzenia. A w ramach fali wywózek na wschód trwających do roku 1941 dziś przyjmuje się minimum 900 tysięcy, ale są również statystyki uznające, że ponad 1 700 000 obywateli państwa polskiego zmuszonych zostało do zmiany miejsca zamieszkania. Nie ma w ogóle za to statystyk, precyzyjnych statystyk, mówiących o liczbie tych, którym dane było powrócić z obszaru Białomoru, z obszaru Kotłasia, z obszaru Magadanu, z terenów od pobrzeża Morza Białego począwszy, a na granicy Chin i na Morzu Ochockim skończywszy. I tu, Andrzeju, jeszcze jedną rzecz, myślę, dopowiedzieć trzeba do tego wszystkiego, bo przecież to jest tak, że do pewnego momentu dziejów naszego kraju w latach minionego systemu
mówić o tym, że było się wywiezionym na Syberię, nie było wolno. To było przechowywane gdzieś w ludzkich umysłach, w rodzinnych wspomnieniach. Później po roku 89 trochę tej literatury wspomnieniowej pojawiło się w Polsce, ale też trzeba powiedzieć, że czas biegnie nieubłaganie i teraz jest tak właściwie, że jeżeli chodzi o bezpośrednich świadków wywózek, to są dzieci wywiezionych, bo przecież mamy rok 2011 i tym bardziej tego typu upamiętnienia i przypominania, jak te, które w Przemyślu się odbyły, są istotne dla podtrzymania tej wiedzy i poszerzania tej wiedzy o wywózkach, czerwonych wywózkach. Dla kolejnej generacji, tym razem już generacji wnuków. Bo to młode pokolenie, zakochane w telefonie komórkowym, w melodyjkach, w kluczykach samochodowych, z ogromnym pociągiem do Facebooka, bądź też własnej strony internetowej, dobrze, żeby wiedziało, że dziadek bądź babcia zostawili kawał życia, a i zdrowia, gdzieś na obszarach państwa, którego dziś już formalnie na mapie nie ma. Bo zmieniły się granice, zmieniła się nazwa. Ale ta czerwona legenda, ciężka, jakżeż ciężka od strony emocji legenda, ciągle przytłacza dużą część polskich zesłańców, którzy poszli śladami tych z powstania styczniowego, tych z okresu wojen napoleońskich, tych z okresu Konfederacji Barskiej. Ktoś kiedyś nazwał to polskim szlakiem zesłańców prowadzonych na wschód. I tą myślą zakończmy wojny, kampanię, militaria. Za moment wracamy z naszą dłuższą powieścią. Wracamy w wojnach, kampaniach, militariach teraz. Sam na sam z przeszłością. Czyli nasza dłuższa opowieść, Andrzeju. W wojnach, kampaniach, militariach mówimy przede wszystkim o wydarzeniach wojennych, czyli o bitwach, bataliach, potyczkach. Także o wojnie wywiadów, czyli owej wojnie cichej, ale od czasu do czasu pojawia się u nas kwestia związana z pewnego rodzaju, nazwijmy to, narodowymi symbolami. Opowiadaliśmy kiedyś Państwu o wojennych sztandarach z września 1939 roku, tych znalezionych i tych, które zostały ukryte i do dnia dzisiejszego znalezione nie zostały. Mówiliśmy w naszym dzisiejszym historycznym kalendarzu o rozpoczęciu boju o Verdun. Verdun nieprzypadkowo, bo to jest też pewnego rodzaju symbol dla Francuzów przede wszystkim i narodowe mauzoleum, ale takie upamiętnianie właśnie w postaci twierdzy takiej jak Verdun to nie jest jedyny sposób upamiętnienia swojej historii i jej bohaterów. Mówić będziemy bowiem dzisiaj o upamiętnieniu, które można zawrzeć w trzech słowach. Grób nieznanego żołnierza. Tradycja. Waleczność. Coś, co mocno powiązane jest z przeszłością, a przecież tejżeż oddając się przez ostatnie kilkanaście miesięcy, staramy się przekonywać Państwa, że o przeszłości warto wiedzieć tak dużo. Warto wiedzieć, kim był Roland, który ginąc na przełęczy Roncevaux, bynajmniej nie z rąk Saracenów, ale z rąk Basków, stał się wzorcem bohaterstwa Europy Karolińskiej. Warto wiedzieć, czym był Okrągły Stół i czym byli ci, którzy szukali świętego Graala. Warto wiedzieć o krzyżowcach, którzy życie oddawali za wiarę w obszarze Ziemi Świętej. Warto wiedzieć właśnie o takich symbolach, które jakżeż często towarzyszą nam, zabudowywane przez jakoweś tajemne budynki, którymi są otaczane i do których nie zawsze mamy dostęp. Jeżeli znajdziecie się Państwo na terytorium Grecji, w miejscowości Maraton i będziecie Państwo chcieli znaleźć kopiec Hellenów poległych pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą, okaże się, że zabudowany jest budynkami i w środku osiedla pełni rolę pewnego rodzaju wzgórka.
I podobnie sytuacja wygląda, kiedy mkniemy autostradą na południe w stronę Aten, przejeżdżamy przez legendarne Termopile, przebiegamy przez autostradę na lewą stronę, chcąc dobiec do pomnika poświęconego Leonidasowi i jego 300, w chwili kiedy to po prawej stronie, całkowicie zapomniany i zahaszczony, znajduje się kopiec tych, którzy trzymali się zasady, przechodniu powiedz wsparcie, tu leżą jej syny, wierni jej prawom do ostatniej swej godziny. XX wiek. Pomysł oddania hołdu poległym w walkach nieznanym żołnierzom narodził się po Wielkiej Wojnie na terytorium Francji w 1918 roku. Pierwszy grób nieznanego żołnierza powstał w Paryżu już w 2 lata później. Podobne z inicjatywy społeczeństw francuskiego czy też greckiego były umieszczane na terytorium tychżeż państw. W Polsce zabiegi o wybudowanie takiego pomnika grobu podjęto w roku 1921. W Warszawie powstał wówczas Komitet Uczczenia Poległych 1914-1921, który postanowił zbudować pomnik, kapliczkę w katedrze świętego Jana. Ale społeczeństwu polskiemu, narodowi, który odzyskał niepodległość po 123 latach niewoli, ten pomysł nie przypadł do gustu, ponieważ opinia publiczna pragnęła bardziej monumentalnego obelisku. No właśnie, Andrzeju, bo powiedzieliśmy o tym, że owe różnego rodzaju upamiętnienia w tych latach czy też wiekach wcześniejszych miały na celu upamiętnienie i przypomnienie bohaterów danego narodu. Tymczasem w Polsce do tej funkcji pewnie dochodziła jeszcze jedna. Świeżo po odzyskaniu niepodległości trzeba było pokazać, że byli tacy, którzy o niepodległą walczyli, że nawet ci, którzy byli nieznani z imienia i nazwiska, doczekają się swojego upamiętnienia. Trzeba było pokazać narodowi, że Polska jest krajem, którego stać na to, aby pamiętać o wszystkich, którzy o nią walczyli. I tu należałoby po trzykroć powiedzieć tak, tak, tak. Właśnie takie było przesłanie. W przypadku realizacji od samego początku jednak trwał spór, gdyż pod uwagę brano różne lokalizacje takiego miejsca na terenie miasta stołecznego Warszawy. Rozpatrywano możliwość postawienia pomnika ku czci nieznanego żołnierza w rejonie Mostu Poniatowskiego. Brano pod uwagę stoki Cytadeli Warszawskiej. Ostatecznie wybrano Pałac Saski, położony w centrum Warszawy, którego kolumnada obecnie jakżeż różni się od tej z roku 1919. Proszę pamiętać, że zimą 1944-1945 roku oddziały niemieckiego Wehrmachtu, niszcząc Warszawę po upadłym powstaniu, zniszczyły również Pałac Saski. Z potężnej kolumnady Pałacu Saskiego, gdzie ostatecznie pojawiła się kwestia grobu nieznanego żołnierza, pozostały tylko niewielkie fragmenty. Stowarzyszenie Polski Żałobny Krzyż oraz grupa oficerów zaproponowała wzniesienie pomnika na placu obok Parku Skaryszewskiego. Zgromadzono na ten cel blisko 118 milionów polskich marek ze składek społecznych. I tu przypomnijmy, złoty polski pojawił się w obiegu dopiero w kwietniu 1924 roku. Walutą obiegową przez pierwsze 6 lat polskiej niepodległości była marka polska. Pod koniec roku 1923 powstał tymczasowy komitet organizacyjny budowy pomnika nieznanego żołnierza. Do 2 grudnia 1924 roku pod pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego na placu Saskim pojawiła się płyta z napisem „Nieznanemu żołnierzowi poległemu za ojczyznę”. Dopiero 4 lata później okazało się, że jej ofiarodawcą było Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Rzeczypospolitej. Zamontowanie tej tablicy, która pojawiła się niejako na dziko, zmobilizowało wspomniany komitet do aktywniejszego działania. Pod uwagę brano różne lokalizacje na terenie Warszawy. Ostatecznie magistrat miasta stołecznego przystał na wspomniany pomysł.
Pałac Saski. Stwierdzono, że to miejsce jest arterią komunikacyjną, sąsiaduje z terenami sąsiedniego ogrodu saskiego i spełnia wszystkie wymogi. Projekt płyty i napisów zlecono profesorowi Ludwikowi Gradowskiemu z Akademii Sztuk Pięknych i pierwotnie napis miał brzmieć Nieznanemu żołnierzowi polskiemu poległemu za ojczyznę. 3 dni przed odsłonięciem grobu zmieniono go na Tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. Jędrzeju, do tego wszystkiego dodać jeszcze trzeba, że przecież grób nieznanego żołnierza kto w zamysłach, bo owe groby funkcjonowały w różnych krajach, nie tylko płyta nagrobna, nie tylko znicze, które paliły się przez 24 godziny na dobę, ale również z jednej strony elementy dodatkowe, czyli choćby tablice z nazwami pól bitewnych, ale przede wszystkim ten element bardzo emocjonalny, czyli urna z prochami nieznanego żołnierza wybranego z wielu, przewieziona w to miejsce specjalne z któregoś pola bitewnego. Jak łatwo się domyśleć, patronat nad całą akcją przejęło Ministerstwo Spraw Wojskowych. Na uroczyste nabożeństwo w archikatedrze świętego Jana w dniu złożenia zwłok nieznanego żołnierza polskiego do grobowca w mauzoleum na Placu Saskim w Warszawie 2 listopada 1925 roku na godzinę 10:30 wydawano specjalne bilety wstępu. Ale podstawowym problemem był wybór pobojowiska, z którego pochodziłyby zwłoki bezimiennego żołnierza. W grę wchodziły tylko pola bitew, gdzie poległo wielu z tych, którzy w szynelach Wojska Polskiego i z orzełkiem na rogatywce bronili granic Rzeczpospolitej przed obcymi najeźdźcami. Wyeliminowano tereny ówczesnego wrogiego obszaru. W końcu zakwalifikowano do tej grupy 15 pobojowisk. Pomiędzy nimi znajdowały się Wólka Radzymińska, Lida, Komarów czy też Chrubieszów. Spośród nich 4 kwietnia 1925 roku najmłodszy na sali kawaler Orderu Virtuti Militari, ogniomistrz Józef Buczkowski z 14 PAP-u, czyli Pułku Artylerii Polowej, wylosował to miejsce docelowe. Wylosował Lwów. Na cmentarzu Orląt ekshumowano 3 groby. W jednym znaleziono zwłoki sierżanta, w drugim kaprala, w trzecim osobę bez stopni wojskowych, ale z Maciejówką legionową i z orzełkiem. Jedną spośród zamkniętych trumien wybrała Jadwiga Zarugiewiczowa, matka żołnierza pochowanego w nieznanym miejscu. Po otwarciu okazało się, że wybór padł na ochotnika z Maciejówką. Pierwsza warta przy trumnie stanęła 29 października 1925 roku, zaraz po przeniesieniu do kaplicy na cmentarzu Orląt. Tą wartę wystawili żołnierze 40. Pułku Piechoty, a kiedy trumnę złożono na karabinach maszynowych w salonie recepcyjnym Dworca Głównego we Lwowie, żołnierzom towarzyszyli także kolejarze węzła lwowskiego w uroczystych strojach i z pochodniami. W Warszawie 2 listopada 1925 roku, gdy odsłonięto grób nieznanego żołnierza, pierwszą wartę wystawili kombatanci Powstania Styczniowego, pamiętający starcia z carską armią w latach 1863-1864. Ich następcami byli żołnierze 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Od tej pory na terenie miasta stołecznego Warszawy, stolicy dawnego księstwa warszawskiego, pojawił się jakżeż ważny element kresowy. Ta historia w ten sposób się toczy, o tym, że ta trumna ze zwłokami nieznanego żołnierza, która spoczęła w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, pochodzi z Kresów, ze Lwowa, mówiono w czasach II Rzeczpospolitej, w latach minionego ustroju, czyli w latach PRL-u było o tym cicho. Dopiero po roku 80
1989 sprawa właśnie tego, skąd owe zwłoki dotarły do Warszawy, wróciła na porządek dzienny i wtedy można było mówić o tym otwarcie, ale generalnie, jeżeli chodzi o grób nieznanego żołnierza w Warszawie i uroczystości, te uroczystości właśnie jego niejako oficjalnego odsłonięcia, to nie wszystko jest tak do końca jasne. Badająca tenżeż problem pani Anna Dąbrowska zwróciła uwagę na to, iż od samego początku sporna była liczba salw armatnich, które zostały wystrzelone podczas złożenia do grobu nieznanego żołnierza. Według przewodników pierwszy dywizjon artylerii konnej, popularny DAK, miał wtedy oddać 24 salwy armatnie. W Polsce przedwojennej panował jednak zwyczaj oddawania 21 salw armatnich podczas najważniejszych wydarzeń państwowych, a 24 wystrzały także oddano po raz pierwszy 3 maja 1945 roku w tejżeż samej zniszczonej po powstaniu w Warszawie z okazji zdobycia Berlina. W gronie autorów zajmujących się tą problematyką trwa spór, ale zdecydowana większość powołuje się na numer Polski Zbrojnej z 3 listopada roku 1925, w którym major Władysław Dunin-Wąsowicz zapisał: strzałów takich padło 24. Jednakżeż można było znaleźć również zapis mówiący, iż pierwszy dywizjon artylerii konnej w czasie składania zwłok odda 21 strzałów. O 21 salwach można było w tamtym okresie przeczytać także w innych doniesieniach prasowych. Zatem, jak widać, jest pewnego rodzaju spór natury matematycznej. I żeby jeszcze jedną rzecz dodać do grona tych faktów czy rzeczy niewyjaśnionych albo mało znanych, to powiedzmy o czymś takim wszak, czy bodaj to w samym Pałacu Saskim, czy w jednym z okolicznych budynków, mieściło się przez pewien czas II Niepodległej Rzeczpospolitej biuro szyfrów, w którym pracowali kryptolodzy, którzy rozpracowywali enigmę, jak to w jednym z opracowań tyczących się tegoż biura zostało napisane. Właśnie między innymi dlatego może podchodzili do tego tak emocjonalnie, że widzieli zagraniczne delegacje, w tym również niemieckie, składające wieńce pod grobem nieznanego żołnierza właśnie. Owo biuro szyfrów później przeniosło się do Pyr pod Warszawą, ale przez pewien czas w tejże okolicy właśnie funkcjonowało i to też jest jeden z mało znanych faktów dotyczących okolic grobu nieznanego żołnierza. Drodzy Państwo, pod grobem nieznanego żołnierza wieńce składały delegacje państw, głów państw, rządów, praktycznie z całego świata. Warto w tym wspomnianym sporze matematycznym przypomnieć, że obecnie do ceremoniału wojskowego powróciła salwa 21 wystrzałów armatnich. Zatem musi być pewnego rodzaju ciągłość tradycji. Kiedy nadszedł czas okupacji, naturalną koleją rzeczy okazało się, że tego rodzaju ceremoniału kontynuować nie można. W czasie okupacji okolice grobu nieznanego żołnierza były terenem dostępnym tylko dla Niemców. Powstanie warszawskie, zaciekłe walki w roku 1944 oraz upadek powstania spowodowały, że wycofujące się z Warszawy oddziały niemieckie wysadziły w powietrze Pałac Saski. Kolumnada nad grobem nie runęła jednak w całości. Przy ponownym wysadzaniu sklepienie arkad zapadło się, a płyta nagrobna została przysypana gruzem. Ocalały jedynie 3 arkady od strony Pałacu Saskiego, 2 od strony Ogrodu Saskiego. Zdecydowanie mniej w porównaniu z tym pięknym obiektem z dwudziestolecia międzywojennego. 17 stycznia 1945 roku w miejscu dawnego znicza przy płycie nagrobnej nieznanego żołnierza rozpalono ognisko i jako pierwsze w wyzwolonej Warszawie wartę honorową pełniły kobiety żołnierze z 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego imienia Emilii Plater. Po wojnie zdecydowano się
na odbudowę grobu nieznanego żołnierza. Jako ruiny symbolu i odnowiono 3 środkowe arkady. Dodano tablice upamiętniające pola walk z okresu II wojny światowej. Usunięto natomiast płyty przedwojenne z nazwami pól bitew z lat 1914-1918 z okresu legionowego oraz z lat 1918-1920 z okresu walk o granicę. Grób nieznanego żołnierza odsłonięto powtórnie 9 maja 1946 roku. W nowej, powojennej, ludowej rzeczywistości nie pełnił już tak znamienitej roli jak w okresie wolnej II Rzeczpospolitej. Ale dla każdego obywatela państwa polskiego był tym miejscem, gdzie należało po przybyciu do Warszawy pójść, a następnie chwilą milczenia zadumać się nad tymi, których już nie ma. Tak było, Andrzeju, w latach PRL-u, ale po roku 1989 owo widzenie grobu nieznanego żołnierza, no i oczywiście w pewien sposób, tak to nazwijmy, jego wystrój, jeżeli chodzi o tablicę, to jest już zupełnie inna rzecz. Wraca pamięć o legionach, wraca pamięć o Wielkiej Wojnie, wraca pamięć o roku 1920. A skoro mowa o wracającej pamięci, to trzeba zadać sobie pytanie, czy jadąc do Warszawy dziś, wiemy, kto pełni wartę przed grobem nieznanego żołnierza? Po zakończonej II wojnie światowej komenda garnizonu miasta stołecznego Warszawy nie dysponowała pod oddziałem wyznaczonym wyłącznie do zadań reprezentacyjnych. Następnie sformowano 14 batalion wartowniczy, w którego składzie znajdowała się pierwsza kompania reprezentacyjna. Wartę honorową pełnił wówczas przed grobem jeden żołnierz. W roku 1954 niejako na fali odwilży powstała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Wprowadzono od tego momentu przy grobie nieznanego żołnierza posterunek dwuosobowy. 17 stycznia roku 1982 w trakcie uroczystej zmiany warty przed grobem nieznanego żołnierza Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego po raz pierwszy po wieloletniej przerwie wystąpiła nie w okrągłej czapce garnizonowej, ale w tradycyjnej polskiej rogatywce. Grób nieznanego żołnierza zmienił się po raz kolejny w roku 1989. Złożono w nim ziemię z mogił katyńskich, odsłonięto przedwojenne tablice pól bitew i dodano 14 nowych tablic upamiętniających miejsca walk z okresów Polski Piastowskiej, Jagiellońskiej, Polski Królów Elekcyjnych, z okresu Powstań Narodowych i walk o niepodległość. Poza oficjalnymi gośćmi na grobie złożyć kwiaty i oddać honor nieznanemu żołnierzowi mógł i nadal może zrobić to każdy. Wartownicy mają w takiej chwili obowiązek zaprezentować broń. Obecnie żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełniący wartę przy grobie nazwali siebie w wywiadzie dla jednej z gazet strażnikami Świętego Graala, uważając, że strzegą miejsca niezwykłego, symbolu wiary w niepodległą Rzeczpospolitą. A jakiż ten świat jest mały. W gronie oficerów Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego znajduje się rodem jeden z Sanoka. W tych okolicznościach, drodzy Państwo, jest i kolejny wątek regionalny, w pewnym sensie pokłosie tamtego wyboru odnośnie małego chłopca z Maciejówką. Takie są to dzieje i tych, którzy są strażnikami owego niezwykłego obiektu i samego obiektu właśnie, pozornie doskonale nam znanego z ekranów telewizyjnych choćby, ale jak się okazuje, pewnie nie do końca. Tyle jeżeli chodzi o naszą dłuższą gawędę. Za moment w wojnach, kampaniach, militariach nasza recenzja. Teraz
piórem i kamerą. Czyli nasza recenzja. Andrzeju, przed tobą książka. Książka w pewnym sensie wyjątkowa, bo mówimy w naszych recenzjach dużo o II wojnie światowej, czy też o okresie starożytnym, jeżeli chodzi o film, i o Wielkiej wojnie również. Natomiast może trochę mniej o tym, co było przed Wielką wojną. Ta nie dość, że części tego okresu dotyczy, to jeszcze mówi o tym, co działo się na morzu wtedy, a to już zupełny ewenement przecież. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rok wydania 2010, autor dr Marek Herma, tytuł Rosyjska flota bałtycka 1905-1917. Prosiłaby się bardzo sztywna oprawa, tak żeby grzbiet utrzymał wszystkie strony zapisane maczkiem, na których znajdują się dane z wieloletnich badań prowadzonych przez autora. Pan Marek Herma, historyk wojskowości, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, jest autorem opracowania, które, drodzy Państwo, może nie jest napisane zbyt łatwym językiem, ale wnosi nieprawdopodobną dawkę informacji. Bałtyk w okresie Wielkiej Wojny. Co prawda można odnieść się pamięcią do opracowań pana komandora Kosiarza dotyczących I wojny światowej na Bałtyku 1914-1918, ale to opracowanie jest pierwszym opartym o wyjątkowo gruntowną kwerendę w rosyjskich archiwach. Te, otwarłszy się nieco na świat, podkreślając zwrot nieco, w ciągu ostatnich lat pokazały, iż dostęp do dokumentów z okresu Rosji carskiej jest dla badaczy znacznie łatwiejszy niż 30 bądź 50 lat wstecz. Stąd też opracowanie autorstwa pana Marka Hermy wprowadzi państwa w kampanie wojenne roku 1914, 1915, 1916 i 1917. Pętla czasu zamknięta jest w roku 1917 na wysokości rewolucji, które zmieniły zupełnie rosyjską pozycję na mapie świata. To opracowanie dostarcza przeciętnemu czytelnikowi szeregu do tej pory nieznanych informacji. Czy wiecie Państwo, że na Bałtyku operowały brytyjskie okręty podwodne, które w latach 1914-1918 podlegały rosyjskiemu dowództwu? Czy wiecie Państwo, że w przypadku walk prowadzonych pomiędzy niemiecką Kaiserliche Marine a rosyjską flotą bałtycką użyto oprócz okrętów podwodnych lotnictwa morskiego, sterowców? Czy wiecie Państwo, iż ilość okrętów, które poszły na dno w wyniku akcji minowych i nie tylko, przekroczyła kilkadziesiąt? I gdyby tak analizować strona po stronie, to okaże się, że żmudny efekt badań, wręcz kadłubkowe podejście do każdego detalu. To opracowanie autorstwa pana Marka Hermy, dla tych z Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o Bałtyku w okresie przed II wojną światową, jest na pewno opracowaniem wyjątkowo cennym. Zachęcamy w takim razie. Cóż, będziemy powoli kończyć to dzisiejsze wydanie Wojen Kampanii Militariów. Wojny Kampanie Militaria, czyli o historii inaczej. W naszej audycji dla historycznych pasjonatów kłania się Państwu pięknie Andrzej Olejko, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i współpracownik Krakowskiego Muzeum Lotnictwa, wpatrzony w podkarpackie niebo. Oraz mający na sobie lotniczą kurtkę B3 stylu amerykańskiego, Jerzy Pasier. Te atrybuty w postaci nieba i lotniczej amerykańskiej kurtki przydadzą nam się dzisiaj w naszej dłuższej gawędzie. Oprócz niej oczywiście nasze wydarzenie, nasza recenzja, a także... Kartka z kalendarza. Kartkę z kalendarza historycznego wyrywamy dzisiaj jako pierwszą oznaczoną datą 28 lutego roku 1944. I to będzie kartka naznaczona konfliktem polsko-ukraińskim i związanym z owym konfliktem wydarzeniem. W stosunkach polsko-ukraińskich ten dzień zapisał się wyjątkowo brutalnie. Oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii, dokonując masakry ludności polskiej we wsi Huta Pieniacka, pozbawił życia od 800 do 1200 osób. Pomiędzy dwoma narodowościami wykopane zostało morze nienawiści.
Po przejściu linii frontu stosunki polsko-ukraińskie zaogniły się jeszcze bardziej, a efektem finalnym tychżeż była zorganizowana w 1947 roku akcja Wisła. Kolejna data to 1 marca roku 1945 i to data związana z pewną specyficzną formacją i z pewnym specyficznym sposobem walki tejże formacji. Podczas walk na Pomorzu w trakcie przełamywania niemieckiego Pommernstellung, czyli wału pomorskiego, 1 marca 1945 roku pod oddziały 1 Warszawskiej Brygady Kawalerii w rejonie miejscowości Boruisko przełamały szarżą kawaleryjską drogę prowadzącą w stronę Kołobrzegu. Jak czas pokazał, była to ostatnia kawaleryjska szarża w wykonaniu kawalerii polskiej w czasie II wojny światowej. Rok 1922 i 2 marca tegoż właśnie roku to kolejna kartka w naszym historycznym kalendarzu. Spoglądamy na północny wschód II Rzeczpospolitej. Tego właśnie dnia Litwa Środkowa została włączona do Polski. Terytorium Litwy Środkowej, funkcjonujące od roku 1920, było obszarem spornym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską. Decyzją Parlamentu Polskiego, wspartą bardzo mocno autorytetem Józefa Piłsudskiego, problem litewski został ostatecznie rozstrzygnięty na polską korzyść. Do chwili obecnej rząd Republiki Litewskiej stoi okoniem wobec uznawania praw ludności polskiej do własnych nazwisk. I to pewnie jest również w pewien sposób pokłosie tych wydarzeń z lat międzywojennych. A my spoglądamy na następną kartkę w kalendarzu historycznym 3 marca roku 1918, a więc pierwsza wojna światowa, ale w bardzo specyficznym kontekście. Tego właśnie dnia zakończyły się działania zbrojne Wielkiej Wojny na froncie wschodnim. Państwa centralne, czyli przedstawiciele Cesarstwa Niemieckiego, Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Cesarstwa Otomańskiego oraz Carstwa Bułgarii podpisali z pokonaną stroną rosyjską pokój w Brześciu nad Bugiem. Tak zwany pokój brzeski zakończył definitywnie działania wojenne na wschodzie, ale zapoczątkował wojnę domową na terenie carskiej Rosji, w której biali, będący pokłosiem Wielkiej Wojny, przegrali z Czerwonymi, którzy tworząc Wielkie Imperium utrzymali władzę aż do roku 1991. I kolejna data to rok 1768, 4 marca, czasy szlacheckiej Rzeczpospolitej. Z dniem 29 lutego 1768 roku w Barze ogłoszono konfederację. 4 marca 1768 roku nastąpiło oficjalne zaprzysiężenie Związku Zbrojnego Konfederacji Barskiej. A potem była już legenda Kazimierza Pułaskiego, zaciekłe walki w Karpatach i obrona Częstochowy i ostatecznie nieudane porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pokłosiem Konfederacji Barskiej był pierwszy rozbiór państwa polskiego. Ostatnia data w naszym kalendarzu historycznym to 5 marca roku 1940. Można by powiedzieć długi cień Katynia, a może raczej przed Katyniem. Otwarta rana w stosunkach polsko-rosyjskich to właśnie 5 marca 1940 roku. Podczas trwającej II wojny światowej tego dnia Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików podjęło decyzję o zlikwidowaniu około 25 tysięcy polskich jeńców wojennych. Stojący za tym Ławrentij Beria zezwolił na pozbycie się uciążliwego polskiego problemu. W roku 1943 odkryte przez stronę niemiecką groby katyńskie pokazały wyraźnie, kto jest sprawcą tegoż mordu. Zerwanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem rosyjskim a rządem polskim na wychodźstwie było przykładem zakłamania strony rosyjskiej. Sprawa Katynia jest ciągle rozpalona do chwili obecnej. To była ostatnia data w naszym dzisiejszym historycznym kalendarzu. Za moment w wojnach, kampaniach, militariach wracamy z naszym wydarzeniem.
Wojny Kampanii Militaria, audycja historyczna Polskiego Radia Rzeszów. Wracamy teraz u nas. Wydarzenie. W naszym wydarzeniu, Andrzeju, dzisiaj w pewien sposób powrót do tematu, który kiedyś już poruszaliśmy w wojnach, kampaniach, militariach w szerszym wymiarze, ale zacznijmy może od samego wydarzenia właśnie. Otóż w Jaśle Jasielski Oddział Związku Inwalidów Wojennych przekazał Muzeum Regionalnemu w tym mieście swój sztandar liczący 75 lat. Posłuchajmy przez moment. Przed nami tenże sztandar, wasza chluba i duma. Ja widziałam, że żołnierze żegnający się dzisiaj z nim mieli łzy w oczach. Tak, to prawda. Pułkownik Czesław Śliż, prezes Jasielskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych. Ja też wzruszony tym jestem, no ale taka kolej losu. Sztandar, który już ma 75 lat i był chlubą naszego związku, zmuszeni jesteśmy pchać ze względu na niemożliwość posługiwania się już tym, ponieważ już nie można nawet stworzyć obsady do noszenia sztandaru. Pocztu sztandarowego. Pocztu sztandarowego, ponieważ wiek, stan zdrowia, korzystaliśmy ostatnio z pomocy żołnierzy służby zasadniczej, z wojskowej komendy uzupełnień, lecz teraz niemożliwe, bo nie mają żołnierzy. Korzystaliśmy z pomocy koleg ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, więc też stan zdrowia jemu nie pozwala. Harcerze również stanowili przybocznych poczcie sztandarowym, ale przepisy nasze przewidują, że co najmniej jeden z członków musi być naszego związku, więc już nie ma kto z tym chodzić. Sztandar został przekazany najpierw burmistrzowi miasta Andrzejowi Czerneckiemu. Ja osobiście nie uczestniczyłem jeszcze w tego rodzaju uroczystości. No, wielka lekcja historii, lekcja patriotyzmu i cieszę się, że mieliśmy okazję gościć dużą grupę młodzieży, która usłyszała z jednej strony o historii sztandaru, ale przede wszystkim usłyszała to od osób, którzy historię tworzą. Sztandar powstał w 1936 roku z inicjatywy mieszkańców miasta. Z inicjatywy burmistrza miasta Jasła, doktora Józefa Żelaznego i zarządu Związku Inwalidów Wojennych w Jaśle. Uroczystość przekazania związkowi tego właśnie sztandaru odbyła się na Jasielskim Rynku. Na Jasielskim Rynku 15 sierpnia, 16. rocznicę zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Jaka była historia sztandaru w okresie II wojny światowej, kiedy to przetrwał najtrudniejszy czas? Kiedy rozpoczęło się wysiedlanie Jasła. Jan Telma, były żołnierz. Jeden z naszych członków zarządu. Był to Stanisław Maciejowski. Zdecydował, że nie ma rady, tylko sztandar zaszyje w kołdrę i z Jasła wywiezie. Brali najcenniejsze rzeczy, a on i kołdrę wziął, bo to cóż można było zabrać w Tobołki, gdy się nie miało pojazdu, nie miało się żadnej lokomocji, ale on zabrał kołdrę wraz z tym sztandarem. Wywiózł na wysiedlenie. Gdzie on był na wysiedleniu? Nie wiem. Gdy wrócił, nie oddał sztandaru, tylko trzymał, bo takie były czasy jeszcze wtedy. A co się stało z drzewcem? Drzewiec zamurował w swoim domu i spalił się wraz z domem drzewiec, który był również z gwoździami, tak jak ten. Po wojnie, kiedy znowu do Jasła sztandar wrócił, okazało się, że ówczesna władza kazała go zmienić. Jakie zmiany nastąpiły w tym pierwotnym sztandarze? No, przede wszystkim zmiany polegały na tym, że kazano odpróć koronę i koronę na głowicy. Był generał Sowiński z jednej strony, pięknie został wypruty i w jego miejsce został umieszczony emblemat Związku Inwalidów Wojennych. Orzeł był z koroną, również trzeba było na polecenie Komitetu Powiatowego usunąć i Bóg i Ojczyzna również było usunięte. Sztandar został przekazany przez burmistrza miasta Alfredowi Sepiołowi, dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle. To cenny dla waszej placówki dar. To jest, prawdę mówiąc, bezcenny eksponat, ponieważ jak wszyscy wiedzą, Jasło to było miasto zniszczone w 97%. Tutaj w mieście praktycznie nic się nie zachowało z tych pamiątek historycznych, wieków wcześniejszych, a także z okresu międzywojennego. Także to, co zostało, to ma naprawdę wartość szczególną. Zresztą jest to
jedyny przedwojenny sztandar, który ma jakiś związek z wojskiem, no bo skupiał weteranów, ludzi w szczególny sposób doświadczonych przez wojnę, no bo rannych, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu, który skupiał tych ludzi z Jasła i z terenu powiatu jasielskiego. Jest to rzecz naprawdę wyjątkowa. No więc, Andrzeju, mówiliśmy, że to w pewien sposób powrót do tego, co już kiedyś Państwu opowiadaliśmy, no ale wróćmy może do tego samego wydarzenia. No, nieczęsto się zdarza pewnie, żeby muzeum mogło wzbogacić się o sztandar, który wywodzi się jeszcze z lat międzywojennych. No i nieczęsto zdarza się, że dotykamy bezpośrednio tej w cudzysłowie powiewającej historii, jakżeż mocno duchem przepojonej, z lat przeszłych. Sztandar. Przecież dla przeciętnego obywatela państwa polskiego to trójka ludzi, z których jeden trzyma drzewiec. Na tym drzewcu powiewa jakaś bardzo charakterystyczna materia. Na drzewcu powinien znajdować się również orzeł Rzeczpospolitej. Poczet sztandarowy. Sztandar. Te dwa elementy ze sobą tak mocno są powiązane. Od czasów rzymskich, od czasów antycznych to przywiązanie do takiej symboliki jest bardzo mocne. W okresie antycznym, we wspomnianym okresie Cesarstwa Rzymskiego, jakżeż ważne były orły legionowe, za które niejednokrotnie, jak w przypadku bitwy w Lesie Teutoburskim, ponoszono wyjątkowo mocne ofiary. Tam Germanie rozbili, a następnie dosłownie wyeliminowali trzy rzymskie legiony. W historii Polski, szczególnie Polski XX wieku, doby po II wojnie światowej, kwestia sztandaru i podejścia do tego sztandaru. Dziś można zatem pokłonić się po raz kolejny przed czasem i powiedzieć o tempora, o mores, o czasy, o obyczaje. No nie wszystko, co z tamtych lat, jednak dane jest nam w przypadku oglądania bądź dotykania. Sztandary wrześniowych jednostek, które nie w całości znajdują się w zbiorach muzeów polskich, bądź też muzeów polskich poza granicami Rzeczpospolitej. Lato ubiegłego roku poszukiwania sztandaru 7 Dywizji Piechoty w rejonie Częstochowy. Na dzień dzisiejszy zakończone fiaskiem, ale jest już nowy trop. Jak czas pokazuje, bardzo, ale to bardzo obiecujący. Wniosek, od czego należałoby zacząć? Od przypomnienia, że kiedyś ślubowanie uczniowskie składało się na sztandar w szkole. Od tego, że kiedy szkoła szła w czasie jakiegoś publicznego przemarszu, to sztandar szedł na początku. Dziś jest podobnie, tylko że chyba stosunek do tego charakterystycznego drzewca oraz do tej materii wiszącej na nim jest krztyne innym. Bo sam miałem onegdaj wątpliwą przyjemność oglądać, w jaki sposób poczet sztandarowy jednej ze szkół, tu pomińmy miejscowość, gdzie przenosił ten wyjątkowo cenny przedmiot w miejscu publicznym. Patrz, ulica. Dziś, a mamy bądź co bądź 2011 rok, należy się ugryźć w język i stwierdzić: no tak, panie Staszic, miał pan rację, mówiąc, takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie. Naturalnie nie należy generalizować, to tylko przykry przypadek przy pracy. Sztandar, muzeum, tradycje. No właśnie to jest to coś, czym staramy się Państwa zainteresować, oderwać od tej szarej, paskudnej rzeczywistości, od materii i zwrócić uwagę na ducha. Bo sztandar, i powiedzmy to na koniec, to przecież nie jest zwykły kawałek haftowanego materiału i zwykły kawałek drewna, na którym ów materiał jest zawieszony, ale coś zupełnie innego, łączącego sferę materialną ze sferą ducha. I tak zakończmy może tę część naszej dzisiejszej audycji, a za chwilę nasza dłuższa gawęda.
o wojnach, kampaniach, militariach, a teraz... Sam na sam z przeszłością. Czyli nasza dłuższa gawęda. Andrzeju, wracamy do pewnej sprawy i do pewnego pomysłu, projektu, który Państwu zasugerowaliśmy onegdaj w jednej z naszych ubiegłorocznych audycji. Mówić będziemy o samolotach, jak powiedzieliśmy na wstępie, niebo nad Podkarpaciem, dzisiaj w wojnach, kampaniach, militariach i amerykańska lotnicza kurtka. No to przypomnijmy tak do końca już, o co nam tak właściwie z owymi amerykańskimi samolotami na podkarpackim niebie chodzi i o co nam chodziło wówczas. A był taki czas, kiedy przed mikrofonem Radia Rzeszów zasiedli, jak co tydzień, Jerzy Pasierb i Andrzej Olejko. I był taki moment, kiedy z obu gardeł popłynął apel: stwórzmy szlak liberatorów. Stwórzmy obok klasycznych szlaków turystycznych, czyli szlaków ikon, cerkiewnego, architektury drewnianej, szlaków turystycznych, rowerowych, szlaków linii Mołotowa, etc. Stwórzmy szlak pamięci poświęcony lotnikom 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych, którzy narażając swoje życie i zdrowie w roku 1944 wykonywali operacje bombowe przeciwko celom niemieckim, no właśnie na terenie Polski Południowej. Szlak liberatorów. Co było inspiracją ku temuż? Działalność organizacji Air Missing in Project, której założyciele Michał Mucha oraz Szymon Serwatka od wielu lat starają się wśród władz lokalnych Rzeczpospolitej tążesz ideę krzewić, oraz uroczystość, która miała miejsce we wrześniu 2010 roku w miejscowości Jeleśnia koło Żywca. Okazało się, że ku czci 10 młodych Amerykanów, którzy tamżeż lądując dostali się do niemieckiej niewoli, postawiono obelisk, postawiono płytę upamiętniającą to wydarzenie, a fundatorem tejżeż była osoba prywatna, właściciel firmy budowlanej z Krakowa, który w dziecięcych latach, będąc świadkiem tego wydarzenia, pomyślał, że po latach warto odwdzięczyć się tym 10 młodym Amerykanom. Małym szczegółem jest to, że dowódcą załogi maszyny typu B-24 Liberator o nazwie własnej Dynamite był potomek rodu, który z początku XX wieku wywodził się z miejscowości Zarszyn. To wioska leżąca pomiędzy Rymanowem a Sanokiem. Udało nam się wprowadzić zatem do obiegu tą właśnie nazwę, Szlak Liberatorów. W ramach akcji o charakterze informacyjnym Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierowany przez pana profesora Włodzimierza Bonusiaka, skierował cykl pism do kilku lokalnych ośrodków, do kilku miejscowości, po to, by uzyskać odpowiedź. W złym czasie te pisma były kierowane. Okazało się, że przed wyborami nie przyszła żadna odpowiedź. Ale historyk może być wredny, złośliwy, cierpliwy. Zatem wysłaliśmy jeszcze raz owe pisma i no właśnie. Tutaj trzeba postawić trzy kropki, za chwilę padnie do powiedzenia, ale Andrzeju, przypomnijmy jeszcze, o jakich wtedy miejscowościach mówiliśmy. To było Skopanie, to była Dębica, to był Rzeszów i to była Bircza. Dokładnie tak. Sugestia padła, pisma zostały wysłane po raz pierwszy, po raz drugi. No i tutaj można, używając języka aukcyjnego, zapytać: po raz trzeci sprzedane? A to Polska właśnie. Tu też należałoby użyć specyficznego języka. Odpowiedź ze strony samorządu gminy Bircza przyszła jako pierwsza. Ze względów na trudności finansowe jest nam bardzo przykro, z poważaniem. No tak, naturalnie. Należałoby powiedzieć, rozumiemy. Odpowiedź ze strony władz Baranowa Sandomierskiego i gminy Skopanie przyszła jako druga. Ze względu na brak środków finansowych, przepraszamy, i należałoby powiedzieć, tak, rozumiemy. Patrząc na to od strony tegoż, cudze chwalicie, swego nie znacie. No nie, nie bardzo. No tak, Rzeczpospolita 2011 roku, nowej politycznej rzeczywistości. Jest Rzeczpospolitą, gdzie wyczuwamy stałą potrzebę budowy nowych mostów, remontów dróg, gdzie zamyka się szkoły, gdzie pojawiają się protesty ze strony najmłodszych: nie zabierajcie nam naszej szkoły. I cały czas w takim razie widać wyraźnie,
Pieniądze? Pieniądze? Pieniądze. Materia! Duch. Jeżeli widzisz gdzieś kwestię ducha, widzisz gdzieś kwestię zrozumienia tegoż, po co po latach na polskim Podkarpaciu, części historycznej Małopolski, stawiać tablicę jakimś obcym? I tu, trzymając język za zębami, jakim obcym? Wtedy, kiedy ma się sojusznika, to trzeba go traktować poważnie. W czasie II wojny światowej my jako sojusznik nie byliśmy poważnie potraktowani przez stronę angloamerykańską, ale obecnie, w dobie układu zwanego północnoatlantyckim, w chwili, kiedy rząd Rzeczpospolitej Polskiej i rząd Stanów Zjednoczonych są na stopie bardzo zbliżonego partnerstwa, czy aby naprawdę nie warto, już nie mówiąc o tym, że Amerykanom stawiamy te tablice? Amerykanom? Kołolski, Nowok, Zolivski to są rzeczywiście Amerykanie? Jeżeli ich rodzice bądź dziadkowie wyjeżdżali z Rzeczpospolitej, osiedlali się tamżeż, a następnie służyli w siłach powietrznych, w marynarce i w siłach lądowych Stanów Zjednoczonych, jako polonusy. Bo Gorczyca to nie jest nazwisko irlandzkie, włoskie, niemieckie. Gorczyca był nikim innym, tylko oficerem 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych, o polskich korzeniach. Spójrzmy dalej. Zatem, czy są może jakieś nadzieje? Nie odpowiedziały jeszcze w takim razie władze miasta Rzeszowa, nie odpowiedziały władze miasta Dębica. Słowem, wydarzenie spod Dębicy to 13 września 1944. Bez precedensu, zestrzelony nad linią frontu przez rosyjskie myśliwce aliancki sojuszniczy samolot bombowy typu B-24 Liberator, który lądował pomiędzy miejscowościami Brzezówka a Zawada. Mamy pełne dane, załogę, świadków. Zatem, czy aby na pewno nie warto? Nie, powinniśmy chyba zacząć spuszczać z tonu. No cóż, jak będzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tu będzie jednak trochę inaczej niż do tej pory. A jeżeli nawet nie, no to... No to co? No, to, no właśnie. To będziemy co? Uparci, nadal będziemy uparci. Nie może kosztować postawienie kamienia? No takiego dużego obelisku. Czy to naprawdę koszt tablicy, metalowej tablicy, z metalu? Nie jakiejś marmurowej, do tegoż, nie wiem, z złotymi ćwiekami przybijanej. Jerzy, jakie to mogą być koszta? Nie wiem, ale podejrzewam, że generalnie nie są to takie koszty, które miałyby uniemożliwić remont odcinka drogi albo wyremontowanie mostu. Ale to tylko moje własne podejrzenia i sugestie. Tak jak powiedziałem, będziemy uparci. Jest takie stare porzekadło o kropli drążącej skałę. Nawet jeżeli to chwilę potrwa, to mam nadzieję, że kiedyś się uda. Konsulat generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie w osobie pani Iwony Sadeckiej, poinformowany o naszej inicjatywie, wyraził duże zainteresowanie, stwierdzając również, że wsparcie natury różnej z wyjątkiem finansowego może być przezeń udzielone. I zaiste, od strony carte blanche, od strony poparcia słownego, od strony przyjazdu na miejsce, to wsparcie jest. Zatem, no właśnie... Dwóch historyków, z czego jeden praktykujący, a drugi dziennikarz na chwilę obecną, stara się przewrócić mały świat urzędniczy wschodniej, a raczej środkowo-wschodniej części Małopolski do góry nogami po wyborach. No cóż, Andrzej, taka jest rzeczywistość Anno Domini roku 2011, jeżeli chodzi o aktualny stan tegoż projektu, ale porozmawiajmy może o czymś, co bardziej zdecydowanie pasjonujące od rozbijania głową założeń stawianych przez samorządy w chwili obecnej. Porozmawiajmy mianowicie o tych wydarzeniach, o których mówiliśmy w kontekście właśnie Birczy, Dębicy, Rzeszowa, Skopania w sposób taki, iż oto pojawiły się nowe fakty dotyczące niektórych z tych zdarzeń lotniczych. Pojawiła się opowieść o Amerykaninie, który po polsku powiedział w pewnym miejscu dzień dobry, ale rozpocznijmy może od faktów dotyczących samych wypadków lotniczych, tych nowych elementów, które udało się do tej pory znaleźć. Kilka lat wstecz grupa kilku zapaleńców zaczęła rozgrzebywać historię pod tytułem Amerykańskie samoloty lądujące
na terenie Rzeszowa. Na terenie miasta było to niemożliwe. Na terenie lotniska Jasionka stamtąd odlatywali. Natomiast warto pamiętać, że na terenie miejscowości Zalesie znajdowało się rosyjskie lotnisko polowe. Obok znajdowało się dodatkowo jeszcze jedno, takie niewielkie pole wzlotów na pograniczu Słociny oraz Zalesia. Według ustaleń, które poczynione zostały w ciągu zaledwie ostatnich godzin, dziś już wiadomo, że 2 grudnia 1944 roku w rejonie obecnej ulicy Robotniczej, numer posesji 16, w potoku Młynówka, zakończył swój lot bojowy samolot bombowy typu B-24 Liberator 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. Załoga samolotu, notabene zestrzelonego, czyli rosyjska obrona przeciwlotnicza lotniska w Zalesiu była czynna i aktywna, w zasadzie w całości wydostała się z tejże maszyny. Nawigator ciężko ranny w rzeszowskim szpitalu otrzymał pierwszą pomoc. Jak czas pokazał, amputowano mu prawą nogę. Świadkowie twierdzili, że dochodziło do specyficznych zdarzeń. Liberator, lądując, przyziemiając na wysokości dzisiejszej katedry na Zalesiu, sunął z szybkością, jak dokument mówi, ponad 100 km na godzinę, wytracając szybkość na drzewach, a następnie w tym popularnym potoku płynącym na krańcu dawnego lotniska. A w chwili, kiedy żołnierze Armii Czerwonej nieśli pomoc, jeden z nich stwierdził odciasy i próbował rannemu nawigatorowi z tegoż właśnie Liberatora zabrać zegarek. Zdzielił tenżeż go w twarz. Sytuacja była na tyle niezręczna, iż, cóż, zapisała się w pamięci zarówno świadków. No cóż, porucznik McHood bronił swojej własności. Chyba mu się udało. Ten sam grudzień 1944 roku. Święty Szczepana, 26 grudnia. Diametralnie inna sytuacja. Po wcześniejszym zdarzeniu, kiedy obsługa broni przeciwlotniczej krzyczała: „Eta Germaniec, strzelaj, ubit je wonada!”, teraz było zupełnie inaczej. Nad Rzeszów nadleciały dwa samoloty czteromotorowe. Jeden, widać, lecący na dużej wysokości, nie mający uszkodzeń, krążący nad drugim, który posiadał dwa niesprawne silniki. Samolot wykonał zakręt w rejonie Matysówki, Pobitna, a następnie, podchodząc do lądowania, dokładnie od ulicy Rejtana, przyziemił w odległości 100-150 metrów od dzisiejszej katedry rzeszowskiej. Dziś znajduje się tam szczere pole. To nie był Liberator. Tego dnia przyleciała do Rzeszowa załoga samolotu typu B-17 Flying Fortress, popularnie przez lotników nazywanego dupiastym ptaszkiem, o nazwie własnej Frankie. W czasie lądowania doszło do nieszczęśliwego wypadku. W strefie lotniskowej nie wolno było przebywać cywilom, a jednak na skróty z miasta wracała do swojego domu jedna z kobiet. Lądujący samolot potrącił tążeż panią. No niestety był to przypadek śmiertelny. Jeżeli będziecie Państwo kiedyś na placu Kilińskiego w Rzeszowie, no tam wiele się zmieniło. Nie ma już hotelu Imperial, w dzisiejszym salonie telefonii komórkowej nie ma już rzeźnika. W budynku, który był kiedyś koszarami 17 Pułku Piechoty, mamy normalne mieszkania. I stojąc w środku, spróbujcie Państwo sobie wyobrazić, że właśnie kadłub ciężkiego amerykańskiego samolotu, założony na lorę, dużą ciężarówkę, wynurza się z ulicy Kolejowej, a następnie przemieszcza się w stronę tak zwanej rampy towarowej. To wszystko potwierdzili świadkowie, jak i jeszcze jedno nieprawdopodobne zdarzenie. No właśnie, Andrzeju, bo oprócz maszyn mówimy także o ludziach i powiedzieliśmy, że oto gdzieś kiedyś pojawił się amerykański lotnik, który powiedział po polsku: dzień dobry. Idąc ulicą Jagiellońską w Rzeszowie, zatrzymajcie się Państwo pod numerem 1, tuż przy zbiegu z ulicą 3 Maja. No i cóż, znajdziecie się Państwo oko w oko z witryną Świata Czasu, ale w roku 1944 tam znajdował się zakład fryzjerski. Pociągnięty za język opowiedział, jak ojciec jego wspominał, iż do zakładu, w którym się znajdował,
Strzyżony i golony wszedł młody człowiek. Notabene rozsznurowane buty, charakterystyczna kurtka typu B2. Łamaną polszczyzną powiedział dzień dobry. Okazało się, że on nie mówi dobrze polski, ale zaczęła się krótka rozmowa pomiędzy właścicielem i panem Kotulą, po której ten młody człowiek, ostrzyżony, gotów był do wyjścia. Pan Kotula natomiast zapytał go, dlaczego nosi na czapce lotniczej tego właśnie orła, mając na myśli symbol Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Wyciągnął z kieszeni orła z koroną, z polskiej furażerki, odpiął tamtego, tegoż przypiął. Uśmiechnięty, zadowolony młody chłopak wyszedł na ulicę kilkadziesiąt metrów poza tymżeż właśnie miejscem. Zatrzymany został przez patrol wojskowy, który zapytał go, skąd ma tego orła, a następnie dał do zrozumienia, że lepiej by było, żeby go jednak nie nosił. Zupełnie inna rzeczywistość roku 1944. Ten orzełek dziś znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest niczym innym, tylko gadżetem, podarunkiem, który pojawił się wraz z inną opowieścią rodu Kotulów na tamtym obszarze w Nowym Świecie. Ale kto by pomyślał, że jedno miasto, a tyle detali. A skoro już mowa o detalach, to wczoraj to się złapałem za głowę. Jerzy, internet, siła informacji, wiarygodność. Drodzy Państwo, zatem przysiłek Kaliły, miejscowość Oleszyce, tuż obok granicy wschodniej. Zapis głosi wyraźnie. Znajdziecie to Państwo w internecie z łatwością. Lotnisko polowe, rosyjskie, etc., etc., etc. I z zapisu wynika, że 13 sierpnia 1944 roku na tym lotnisku wylądował samolot amerykański, latająca forteca w nawiasie B-24, który niósł pomoc, startując z Włoch nad walczącą Warszawę. Ho, ho, ho. No, tak. Specjalista od lotnictwa pewnie w tym momencie łapie się trochę za głowę. No nie, ale należy spojrzeć na to od strony przecież no, merytorycznej. Przecież ktoś tworzy taką stronę. B-24 jest liberatorem, nie jest latającą fortecą. Lądowanie, jeżeli miało tam miejsce, a myślę, że tak, bo świadkowie to potwierdzają, to nie 13 sierpnia, ale 13 września 1944 roku. I jeszcze jedno. Żadna amerykańska jednostka lotnicza z Włoch nie latała z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Świadkowie wspominali, że dwa silniki były uszkodzone, maszyna wylądowała, naprawiono je, a następnie odleciała na wschód. No wszystko się zgadza. Czarny dzień 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych, 13 września 1944 roku. Tego właśnie dnia pod Dębicą rosyjskie jaki zestrzeliły jednego z liberatorów, o którym dzisiaj mówiliśmy. Zaiste inna z załóg mogła dolecieć pod Oleszyce, tam lądować, natomiast pozostałe fakty, o ile są to fakty, no znajdziecie Państwo na tejżeż stronie. Włos się jeży od nieporozumień, przekłamań, a czasem bzdur. Po prostu zwykłych bzdur. Niemniej z tego chaosu, czegoś co można określić mianem no, bigosu, można jednak znaleźć jakiś element prawdy. Takie wydarzenie musiało mieć miejsce. Wniosek, jeżeli ktoś z Państwa coś o tym wie, to prosimy o kontakt. Słowem, kto z Państwa kojarzy tą historię? Oleszyce, tuż przy granicy z Ukraińską Republiką, rok 1944, 13 września, duży amerykański czteromotorowy samolot. To nie znaczy, że latająca forteca, to mógł być liberator. Bardzo charakterystyczny rysunek nagiej kobiety na kadłubie. No Rosjanie nie malowali tak swoich marzeń. Kończymy dzisiejszą dłuższą gawędę. Za moment w wojnach, kampaniach, militariach wracamy z naszą recenzją. We'll be right back.
naszej audycji wracamy teraz. Piórem i kamerą. Czyli nasza recenzja, Andrzeju. Dzisiaj o pewnym serialu. I powiem szczerze, że jest to serial, który mnie po obejrzeniu paru odcinków nie do końca rzucił na kolana. Uważaj, Jerzy, bo za chwilę pojawi się za oknem stos, na którym będziemy płonąć. Bo zdanie mamy podobne, a opinia publiczna może zupełnie inaczej zareagować na słowo Pacyfik. No bo cóż, mówiąc szczerze, kompania braci naprawdę czapki z głów. Szeregowiec Ryan to no, jest już duże nie, kino. Czapki z głów. Natomiast oglądając Pacyfik odnoszę jednak takie dziwne wrażenie, że... Dla kogo ten film jest adresowany? Również. Dla kogo? Czy przeciętny oglądający, który przed oczami ma sceny rozgrywające się no, na teatrze działań wojennych o charakterze dalekowschodnim, azjatyckim, na Oceanie Spokojnym, wynosi coś z tego filmu? Oprócz w ciekawy sposób przedstawionej kwestii duchowej, w bardzo... negatywny sposób przedstawionej drugiej strony medalu. Trudno sobie to inaczej wyobrazić jak, no dobrze, przeciwnik. Przeciwnik, którego mamy wyeliminować, którego nie szanujemy, ziejemy do niego nienawiścią. Ale z każdego z tych filmów, które wymieniliśmy wcześniej, obraz przeciwnika był jakiś zmaterializowany, jakiś no, widoczny. Przeciwnicy wyraźnie pojawiali się, było ich wyraźnie widać, strzelali, ale pojawiały się ich sylwetki. Tutaj przynajmniej w tych kilku pierwszych odcinkach praktycznie Japończyka ze świecą szukać. A jeżeli już, to, no drodzy Państwo, młody amerykański żołnierz siedzący, mający kilka kamyków w dłoni, rzucający te kamyki w stronę zwłok siedzących pod ścianą, te kamyki wpadają do ludzkiej czaszki, a następnie wypłukują z niej, no to może już nie będziemy podawać detali, ale no, scena bardzo drastyczna, choć... pokazująca no, tą bardzo wyjątkowo ciemną, chyba najciemniejszą stronę ludzkiego charakteru. Jednakżeż, pamiętasz Szyfry Wojny? Oczywiście. No i patrząc na te dwa filmy, Szyfry Wojny, przeciwnik, przedstawienie dwóch stron medalu, przedstawienie waleczności jednej i drugiej strony, a tu w pewnym sensie mamy taką dywagację, myśli bijące się z cieniem, z przeciwnikiem, który gdzieś tam się kryje i dla mnie w przypadku tego kina ono jest za bardzo skomplikowane. A powiem Ci szczerze i Państwu również, że mnie do tej pory ze wszystkich odcinków, które obejrzałem, a obejrzałem ich bodaj 5, najbardziej podobał się ten, w którym wojny praktycznie nie ma. Czyli kiedy amerykańskich żołnierzy przerzucono do Australii i ta wojna została gdzieś daleko, starają się jakby trochę tego normalnego życia przeżyć, a później kiedy... przychodzi następny rozkaz, załadunek na statek, kiedy ta wojna namacalnie się pojawia. Ten cały odcinek zaczyna nabierać takiego innego sensu. No ale cóż, skoro najbardziej podoba się odcinek, gdzie wojny praktycznie nie ma, a te, gdzie wojna jest i co jest, że tak powiem, sensem istnienia seriali i filmów historycznych. Odpowiedź jest prosta, starzejemy się. Cóż, może tak, a może to po prostu film, który... jak powiedzieliśmy, nie rzucił nas na kolana. Ale no na trzeba nie. powiedzieć Andrzeju też, daj Boże, żeby w Polsce takie filmy kręcono. Si, senor. Claro. Kończymy na dzisiaj. W audycji dla pasjonatów historii kłaniają się Państwu Andrzej Olejko, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i współpracownik Krakowskiego Muzeum Lotnictwa. Oraz z gwizdkiem sygnałowym przy ustach Jerzy Pasia. A dlaczego gwizdek? O tym w naszej dłuższej gawędzie, w wojnach, kampaniach, militariach. Także oczywiście nasza recenzja, nasze wydarzenie i... kartka z kalendarza. Kalendarz historyczny rozpoczynamy dzisiaj od daty 17 stycznia roku 1649. Tego właśnie dnia w katedrze wawelskiej miała miejsce koronacja ostatniego wazy na polskim tronie, Jana II Kazimierza. Potem nadszedł czas nieporozumień z parlamentem, szwedzkiego potopu oraz pierwszej w polskiej historii abdykacji. Śladów pochówku Jana Kazimierza szukać należy na terenie Królestwa Francuskiego. Kolejna data to 18 stycznia roku 1654. To data, która w pewien specyficzny sposób wiąże się z dzikimi polami i polskimi kresami wieku XVII. Gdyż tego dnia pomiędzy Carstwem Rosyjskim a Radą Kozacką w Perejesławiu podpisana została ugoda podczas trwającego powstania chmielnickiego.
nadzieje braci kozackiej wiążące się z nową podległością oraz utworzeniem państwa kozackiego zostały raz na zawsze pogrzebane z chwilą, kiedy usłyszano: jest jedna Rosja, jeden car i jedno prawo. I przenosimy się 3 wieki do przodu. 19 stycznia roku 1945, data zapisana w historii polskiego państwa podziemnego. Tego dnia generał Leopold Okulicki, pseudonim Kobra, Termit, Niedźwiadek, rozwiązał Armię Krajową, największą podziemną armię okupowanej Europy. Od 19 stycznia 1945 roku rozpoczęła się faza wymazywania skrótu AK z najnowszej historii Polski przez organa propagandowe Rzeczpospolitej Ludowej. Na początku lat 90. koło historii odwróciło się, Armia Krajowa wróciła na zasłużone swoje miejsce. I kolejna data, 20 stycznia roku 1942. Tego dnia rozpoczęła się konferencja w Wannsee. Podczas II wojny światowej wprowadzone zostało nowe pojęcie, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. A potem był już tylko Bełżec, Brzezinka, Sobibór i wiele innych miejsc kaźni prowadzących do Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. I ostatnia data w historycznym kalendarzu dzisiejszych wojen kampanii militariów to 21 stycznia roku 1954, data znacząca w historii marynarki amerykańskiej, ale nie tylko amerykańskiej, i w historii broni podwodnej przy okazji także. Tego dnia zwodowany został USS Nautilus, pierwszy okręt podwodny o napędzie atomowym na świecie. Potem była zimna wojna, coraz większe modyfikacje sprzętu podwodnego, a na samym końcu polowanie na czerwony październik i karmazynowy przypływ. Tymi filmami i nawiązaniem do pierwszego okrętu atomowego w historii okrętu podwodnego kończymy dzisiejszy historyczny kalendarz. Za moment wracamy w wojnach, kampaniach, militariach. Za moment nasze wydarzenie. Wracamy w audycji historycznej Polskiego Radia Rzeszów w wojnach, kampaniach, militariach. Mamy już 2011. A zatem teraz... Wydarzenie. Andrzeju, wydarzenie dzisiaj, które szykuje się, że tak się wyrażę, dopiero, ale powiedzieć myślę o nim trzeba, bo jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w Rzeszowie niezwykle interesujące przedsięwzięcie dotyczące militariów i sprzętu wojskowego. Drodzy Państwo, wiele wskazuje na to, że Stolica Podkarpacia będzie miała na swoim terenie pierwsze prywatne muzeum techniki samochodowej i wojskowej, gdzie w strefie, którą można określić mianem strefą spokoju, czyli ulica Kochanowskiego, w rejonie obiektów należących do Polskich Kolei Państwowych, znajduje się potężna powierzchnia wystawiennicza. Dzięki inicjatywie, której autorem jest były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, generał Brygady Rezerwy dr Tomasz Bąk, na terenie Rzeszowa powstaje wspomniana pierwsza prywatna placówka muzealna. Celem jej jest wyeksponowanie po pierwsze zbiorów prywatnych pana generała Tomasza Bąka, a po drugie chodzi o kwestię wystawienniczą, niejednokrotnie eksponatów znajdujących się w prywatnych zbiorach, które do tej pory nie miały takiej przyjemności, aby znaleźć się w gronie eksponatów, gdyż przebywając w garażach, stodółkach bądź też w obejściach domowych pełniły zupełnie inną rolę. Na ulicy Kochanowskiego zatem w majowe dni planowane jest otwarcie wspomnianego obiektu muzealnego, który, co warto podkreślić, w obszarze Podkarpacia będzie pierwszym, a od strony aż takiej powierzchni wystawienniczej i aż takiego spektrum wystawianych eksponatów, od razu może wpisać się do grona obiektów wartych zobaczenia. Bo będzie to nie tylko kolekcja starych samochodów, będzie to nie tylko kwestia starych radioodbiorników,
ale to będzie również prezentacja starych motocykli, rowerów, dodając do tego szereg eksponatów z dziedziny militariów, a biorąc pod uwagę środowisko w Rzeczpospolitej, które zajmuje się zbieractwem takich rzeczy i pomoc udzieloną choćby przez prywatne Muzeum Broni Pancernej imienia Franciszka Bier w Bielsko-Białej, mniemam, że za te 5 miesięcy będziemy mieli możliwość oglądać coś przez duże C. Gdyby to wszystko się udało, to byłaby to pierwsza placówka na Podkarpaciu tegoż właśnie typu, bo to przedsięwzięcie trochę prywatnego rodzaju, że tak się wyrażę, ale są przykłady, Andrzeju, prywatnych muzeów militariów techniki wojskowej w Polsce. Jak się okazuje, całkiem sprawnie funkcjonują. Niezwykle interesujące eksponaty w swoich zbiorach posiadają, choćby wspomniane przez ciebie Bielskie Muzeum właśnie, ale ono nie jest jedyne. No i Bielskie Muzeum boryka się z poważnym problemem. Nie ma powierzchni wystawienniczej. Natomiast Rzeszów już niejako na zasadzie pierwszego dzwonka posiada dużą powierzchnię wystawienniczą. Drugi taki istotny prywatny zbiór to kolekcja braci Kęszyckich, znajdująca się w miejscowości Hrcynno koło Nasielska, gdzie owszem, powierzchnia pod dachem, czyli magazynowa, jest potężna. Powierzchnia polowa do eksponowania w ruchu również, ale jeżeli chodzi o powierzchnię ekspozycyjną, to również takowej kolekcja ta nie posiada. Zaskakujące zjawiskiem jest również to, że w najbliższych tygodniach władze miasta Bytomia na Górnym Śląsku będą otwierać wystawę poświęconą technice cywilnej, jak i wojskowej na własnym terenie. Wniosek? Oto kolejny dowód na to, że Południe, bo przede wszystkim o nim mówimy, mocno z punktu widzenia wystawienniczo-muzealnego oraz w oparciu o prywatną inicjatywę stoi. Więc niczego nie należy życzyć, jak tylko inicjatorowi całego przedsięwzięcia, panu generałowi Brygady Rezerwy Tomaszowi Bąkowi, aby urzędnicy pomogli. A jeżeli i z tej strony miasto okaże właściwe podejście, to będzie miał Rzeszów czym się chwalić. I oby tak rzeczywiście się stało, bo myślę, że taka placówka na pewno by w stolicy Podkarpacia się przydała. A i jeżeli chodzi o eksponaty, to wielu kolekcjonerów gotowych byłoby choćby oddać je w depozyt do takiejże placówki, żeby one były wystawiane w profesjonalny sposób i żeby je można było oglądać. Tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze wydarzenie, do którego jeszcze pewnie wrócimy w miarę rozwoju sytuacji. Będziemy Państwa informować o tym, jak owo przedsięwzięcie, o którym mówiliśmy, się rozwija. A za moment wrócimy z czymś zupełnie innym. Wojny, kampanie, militaria, audycja historyczna Polskiego Radia Rzeszów. Wracamy. Sam na sam z przeszłością. Czyli nasza dłuższa gawęda, Andrzeju. Dzisiaj trochę o marynarce wojennej, ale nie w kontekście działań, konwojów, poszukiwania okrętów podwodnych i tak dalej, tylko w sensie honorowym. Otóż oddawanie honorów to, jak Państwo wiedzą doskonale, stara wojskowa tradycja. W różny sposób owe honory były oddawane w zależności od formacji wojskowej. Przecież wojsk lądowych, marynarki wojennej czy też lotnictwa. Można by tu różny ceremoniał wyróżnić, ale zacznijmy w ogóle od samego faktu salutów, honorów i tak dalej. Ta tradycja pewnie gdzieś tam mocno utkwiona jeszcze w wiekach minionych, w wiekach zamierzchłych i stamtąd się pewnie wywodzi, tam jej początku szukać należy. Zaiste, gdyby przyglądać się rodzajom sił zbrojnych w skali mijającego czasu, to od czasów rzymskich, od charakterystycznego salutu prawym ramieniem, który
my najczęściej kojarzymy z nazistowskim salutowaniem, począwszy przez jedyne w swoim rodzaju uderzenie złożoną pięścią w pierś, przez pokłon, do elementów, które tradycji wojskowej są chyba najbliższe. Kawaleria, czyli oddawanie salutu przez prowadzącego szablą, podobnie w przypadku paradni ubranych jednostek piechoty. W przypadku jednostek pancernych, no tu trudno mówić o jakimś symbolicznym oddawaniu honorów, aczkolwiek prezencja dowódcy wozu bojowego w wieży oddającego salut, tak jak w piechocie, czyli prawe ramię, układ niepełnej dłoni, bo to nie ta armia, tylko dwóch palców, a następnie skierowany wzrok w stronę osoby, której honory się oddaje. Armia brytyjska to pełna dłoń, armia amerykańska to pełna dłoń i salutowanie do odkrytej głowy w Wojsku Polskim nie wchodzi w grę. Armia niemiecka to również salutowanie pełną dłonią, zatem chyba gdzieś wybiliśmy się jako tradycje wojskowe II Rzeczpospolitej, sięgające według legendy powstania listopadowego oraz zamiany salutu lewą dłonią, a i taki był oddawany, na dłoń prawą. Zapisy regulaminowe znajdujące się w regulaminie służby na okrętach Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące oddawania salutów armatnich mówią wyraźnie. Honoruje się nie tylko prezydentów czy głowy państw, ale także inne osoby. Premiera, ministra obrony narodowej, ambasadorów pełnomocnych i nadzwyczajnych. Wystrzeliwując z dział 19 strzałów. Honoruje się dowódcę marynarki wojennej, admirała, posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego. 17 strzałów. Honoruje się wiceadmirała. 15 strzałów. Honoruje się kontradmirała i chargé d'affaires. 13 strzałów. 11 strzałów oddaje się, oddając cześć komandorowi i konsulowi generalnemu. Najmniej 7 strzałów na cześć konsula, czyli urzędnika dyplomacji danegoż kraju. Saluty to nie tylko kwestia strzałów, to również kwestia tak zwanych gwizdków sygnałowych. Słowem, kiedy oficer wchodzi na pokład, słychać bardzo przeciągły gwizdek. Kiedy schodzi z pokładu, również słychać tenżeż gwizdek. Kiedy okręt wychodzi w morze, a na nabrzeżu znajduje się oficer, również słychać charakterystyczny gwizdek sygnałowy. Wniosek: salutować można na różne sposoby. My zajmiemy się właśnie owym salutem, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną. I właściwie tak, Andrzeju, przyglądając się całemu zagadnieniu, można by zapytać, gdzie były początki owych honorów w marynarce wojennej, gdzie owe saluty się rozpoczęły, gdzie szukać ich źródeł. Jeżeli na tak postawione pytanie usiłowalibyśmy odpowiedzieć, to niewątpliwie w pewien sposób nasz wzrok musi spocząć na dumnym Albionie i Wyspach Brytyjskich, bo to przecież marynarka wojenna, czy też mówiąc inaczej, flota, która do największych flot świata należy nadal, a która swoje początki miała w wiekach minionych, za czasów słynnych korsarskich dowódców, i poza tym przecież Brytyjczycy to naród od niepamiętnych czasów z morzem związany. No ale sięgnijmy do genezy. A zatem salut jako termin pochodzi z języka łacińskiego i oznacza oddanie honorów wojskowych, hołdu lub czci przez użycie broni palnej. Sam salut armatni ma wyjątkowo długi rodowód i wywodzi się jeszcze z czasów, no właśnie, kiedy nie znano broni palnej. Wojownicy w epokach przeszłych demonstrowali swoje pokojowe zamiary, prezentując uzbrojenie w sposób czyniący je nieefektywnym. Zwyczaj ten zachował się przez wieki, a różnice w jego stosowaniu wynikały głównie z rozwoju wspomnianego uzbrojenia. W Europie tradycja oddawania salutów armatnich pojawiła się wraz z rozpowszechnieniem broni palnej. Wniosek od XIV wieku. Armaty w czasach przeszłych z reguły były utrzymywane w stanie załadowanym, a wystrzał powodował, że na długo stawały się bezużyteczne.
Przygotowanie armaty do oddania kolejnego wystrzału wymagało długiego czasu. Było spowodowane m.in. nagrzewaniem się lufy, stąd należało myśleć kategoriami przyszłościowymi. Na pokładach okrętów artylerię zaczęto wprowadzać w wieku XV i to w tamtych czasach do działań na morzu, kiedy wykorzystywano statki i kiedy rodziły się dopiero okręty, artyleria stawiana była przede wszystkim na kasztelach. Liczba dział, choć trudno określić, czy już wówczas były to działa, była od samego początku ograniczona, ponieważ umieszczenie dużej masy ciężkiego materiału wojennego wysoko nad lustrem wody bardzo niekorzystnie zmieniało właściwości nautyczne okrętu. Wynalezienie w XVI wieku tak zwanych ambrazur, czyli burtowych furt działowych, pozwoliło na rozwiązanie tego kłopotu. Od tamtego czasu można mówić o faktycznym rozwoju wyspecjalizowanych jednostek bojowych jako jednostek pływających, słowem okrętów wojennych. Wywołany przez ciebie, Jerzy, dumny Albion, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii należało do pierwszych krajów, w których oddawano honory okrętom zarówno własnym, jak i obcym, przypływającym w gościnę. Salutowanie okrętów płynących pod banderą z krzyżem świętego Jerzego datuje się od czasów, kiedy akweny pomiędzy Morzem Północnym a przylądkiem Finister uważano za wody terytorialne Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza zaś na terenie kanału, nazwanego angielskim, który jakże często nazywamy kanałem La Manche. Wyspiarskie państwo rościło sobie prawa do ziem położonych po obydwu stronach kanału, a saluty armatnie na morzu jako forma uhonorowania głów państw albo osób piastujących różne funkcje, państwowe bądź wojskowe, w XVI wieku stały się czymś powszednim. Salwami okrętowymi witano przykładowo wracającego ze zwycięskich wypraw niebawem Sir Francisa Drake'a, legendarnego korsarza królowej pływającego na złotej łani. Przez wiele lat Brytyjczycy domagali się od słabszych państw oddawania salutów armatnich jako pierwsi i z czasem wykształciła się zasada strzał za strzał. Obecnie salut artyleryjski oddaje się wyłącznie ślepymi nabojami, choć przez wiele lat używano do tego celu ładunków bojowych. Rozbrysk wody uważano bowiem za istotny element ceremonii. Między innymi z tego powodu próby wprowadzenia do użycia ślepych ładunków podjęte na przełomie XVI i XVII wieku przez króla angielskiego Jakuba I okazały się bezskuteczne. Matematyka w natarciu. Historycy różnie tłumaczą tą tradycję, czyli historię ilości, liczby oddawanych wystrzałów. Nie wiadomo, dlaczego za salut narodowy uważa się 21 wystrzałów. Do XIX wieku ten aspekt oddawania honorów z pokładu okrętu nie był skodyfikowany i zastanawiające jest, że praktycznie we wszystkich przypadkach armatnie saluty składają się z nieparzystej liczby wystrzałów. W dawnych czasach okręty uzbrojone były w parzystą liczbę armat. Ze względu na bardzo ograniczone pole widzenia ambrazur, osoba, która miała być uhonorowana, często była niewidoczna i w tym celu jedna z armat znajdujących się w otwartej, rufowej części pokładu wystrzałem dawała sygnał do rozpoczęcia właściwego salutu. Być może nieparzysta liczba strzałów wynikała z tradycji, gdyż w brytyjskiej Royal Navy parzysta liczba strzałów oznaczała śmierć dowódcy okrętu, kapitana na jednostce cywilnej bądź głównego artylerzysty na pokładzie. Marynarzy zawsze uznawano i uznaje się za ludzi przesądnych. Zapewne więc i ta numerologia wpłynęła na rozwój morskiej tradycji. Od dawna liczby nieparzyste uznawano za szczęśliwe. Przykładowo cyfrę 7 kojarzono z faktami biblijnymi i astrologicznymi. Znano 7 planet Układu Słonecznego albo co 7 dni Księżyc zmieniał fazę. U zarania tradycji morskiej 7
wystrzałów artyleryjskich, armatnich stanowiło brytyjski salut narodowy. Zgodnie z ówczesnymi przepisami sprzed lat okręt miał oddawać 7 strzałów armatnich, natomiast forty na lądzie miały odpowiadać 3 na każdy pojedynczy, co łącznie dawało sumę 21 strzałów. Być może tradycji salutu 21 strzałów należy szukać w wymiarach ówczesnych okrętów, aczkolwiek salut, kolejno wykonywany przez armaty zwrócone w stronę, z której oczekiwano odpowiedzi, stał się popularną normą. Słowem, nieco matematyki, ale jak czas pokazał, wchodziliśmy w czasy nowsze. Tak jeszcze wracając do owej matematyki, pojawiało się tu często słowa być może, prawdopodobnie, może takie było źródło, zatem hipotez jest całe mnóstwo, ale to pewnie po części też się wiąże z tym narodem, o którym mówimy, bo na przykład ruch lewostronny, skąd on wziął się na Wyspach Brytyjskich? Ale no, nie tylko na wyspach. Pamiętajcie Państwo, że do wybuchu Wielkiej Wojny w Galicji jeździło się samochodami tak właśnie jak na Wyspach Brytyjskich. Przecież trzymamy się teraz zupełnie innych reguł. Ale Galicja, poniekąd była wyspiarska, patrząc tą tradycją. A okręty wymijały się na morzu z lewej strony i to na ląd się przeniosło, tak głosi jedna z hipotez. Okręt to rodzaj męski. No właśnie. Wróćmy zatem do salutów od owych dywagacji dotyczących różnych poboczy naszej opowieści. Mówiliśmy o Brytyjczykach, mówiliśmy o matematyce, no to powiedzmy o polskiej marynarce wojennej. Przypomnijmy przy tej okazji, że pierwszym okrętem odrodzonej Rzeczpospolitej był wcale nie żaden dumny pancernik, ani nawet nie smukły kontrtorpedowiec, tylko mówiliśmy o tym już kilka razy, skromny okręt hydrograficzny ORP Pomorzanin, który salutować armatnio nie mógł, bo na swoim pokładzie takowej broni nie posiadał. No ale cóż, lata późniejsze to już uzbrojone okręty polskiej marynarki wojennej. No i pewnie w tym momencie przy jej początku pojawia się też kwestia zapisu i praktyki i realizacji owych zapisów właśnie. I ta kwestia po dzień dzisiejszy przecież w polskiej marynarce wojennej trwa. Aczkolwiek mówimy o pierwszym okręcie odrodzonej floty wojennej II Rzeczpospolitej, gdyż okrętem wojennym, który jako pierwszy zapisał się w polskiej tradycji, był galeon Smok, a sięga to wieku XVI. I nie sposób jeszcze przejść do polskich dziejów bez omówienia tego jeszcze jednego aspektu. Słowem, cóż wymyślili młodsi bracia z kolonii? Do roku 1730 brytyjska Royal Navy zalecała oddawanie salutu złożonego z 21 wystrzałów jedynie z okazji pewnych świąt. Wówczas nie stanowił on jeszcze salutu królewskiego, tak zwanego Royal Salute. Ale podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku okręt amerykańskiej floty kontynentalnej Andrew Doria, nie mylić z Andrea Dorią, dowodzony przez Isaiaha Robinsona, wchodząc do portu holenderskiego St. Eustachius, oddał 13-wystrzałowy salut. Ta liczba symbolizowała, tak drodzy Państwo, 13 wolnych kolonii, a niebawem 13 stanów, tworzących Stany Zjednoczone Ameryki. Jako odpowiedź z lądu padło wówczas 9 wystrzałów, a zatem nastąpiło wyraźne odejście od tradycji brytyjskiej. Okręt floty kontynentalnej Ranger pod dowództwem Johna Paula Jonesa, kotwicząc w Zatoce Quiberon we Francji, oddał również 13 strzałów, odpowiedziano 9. Taka liczba nie była jednak satysfakcjonująca do roku 1810, kiedy Departament Wojny Stanów Zjednoczonych określił: amerykański salut wojskowy oddawany będzie prezydentowi Stanów Zjednoczonych i będzie miał liczyć tyle wystrzałów, ile stanów wchodziło w skład danego państwa. Wtedy było to 17, a dziś przekroczylibyśmy 50. W Polsce zasady oddawania okrętowego salutu armatniego zostały skodyfikowane
Tak, proszę Państwa, dopiero w roku 1990 regulamin służby na okrętach Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej jest zatem zapisem informującym co, gdzie, kiedy. Salut narodowy obejmujący 21 strzałów oddaje się podczas wizyt kurtuazyjnych, z zastrzeżeniem, że będzie on zwrócony strzałem za strzał. Saluty świąteczne wykonywane są podczas obchodów świąt państwowych i wojskowych w kraju oraz składania przez okręty wizyt oficjalnych w portach obcych. W tym wypadku liczbę wystrzałów określają utwierdzone zwyczaje, jednak ich liczba nie może przekroczyć 21. Chociaż do oddania salutu zwykle wykorzystywane były armaty stanowiące zasadnicze uzbrojenie okrętów, zdarzało się, że używano również armat specjalnych. I tu rodzi się proste pytanie. Jeżeli mamy okręt, jeżeli mamy kwestię szacunku i jeżeli mamy salut, to z czego strzelano na okrętach polskiej marynarki wojennej? A no właśnie, bo historycznie to, co wą bronią na okrętach, bywało różnie, poczynając od czasów najdawniejszych, czyli grecki ogień. Z tego raczej salutów oddawać się nie dało. Później były armaty z kulami kamiennymi i z kulami metalowymi, no a później no już klasyczne działa i dochodząc do czasów współczesnych szybkostrzelne działka, więc kwestia sprzętu jest tu w tym momencie, myślę, jak najbardziej istotna. Zwyczajowo do oddawania salutu upoważnione są okręty, które mają co najmniej dwie armaty o kalibrze większym niż 75 mm. W okresie dwudziestolecia międzywojennego nieliczne polskie okręty wyposażone były w artylerię średniego kalibru. Pierwsze jednostki uzbrojone były w armaty kalibrów mniejszych. Armaty firmy Hotchkiss kaliber 37 i 47 mm. Część z tych armat, gdy zdemontowano je z okrętów bojowych, zaczęto wykorzystywać właśnie jako armaty salutowe. Natomiast wprowadzone do służby nowoczesne okręty podwodne, uzbrojone w armaty kalibru 105 i 100 mm, jakże i niszczyciele z działami powyżej 120 mm, mogły do salutów wykorzystywać artylerię główną. Przykładowo, pomiędzy 25 a 29 sierpnia 1932 roku podczas wizyty w Sztokholmie okrętu Rzeczpospolitej Polskiej Wicher, flagowy okręt dowódcy polskiej marynarki wojennej, omijając Fort Kastelholmen, położony przy wejściu do portu, oddał salut narodowy gospodarzom. Kilka lat później, po zakończeniu prób stoczniowych, kiedy do Gdyni z brytyjskiego Cowes dotarł kontrtorpedowiec ORP Grom, a było to 16 maja 1937 roku, przed wejściem do portu oddał powitalny salut dowódcy floty składający się z 11 strzałów armatnich w Zatoce Gdańskiej. 19 maja tego samego roku, podczas defilady okrętów wojennych zorganizowanej z okazji koronacji króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI, ORP Burza, podobnie jak 200 pozostałych okrętów uczestniczących w uroczystości, oddał salut narodowy składający się z 21 wystrzałów. A 6 marca 1938 roku o godzinie 8.30 po salucie złożonym z 13 strzałów artyleryjskich przy dźwiękach hymnu narodowego do portu wojennego w Gdyni wszedł nowo zbudowany na terenie Francji stawiacz min ORP Gryf. Wniosek: mamy się czym pochwalić i zaiste, może by tak zerknąć na błyskawice? To zerknijmy, Andrzeju, na błyskawice, tym bardziej, że to przecież jedyny okręt, który ma te 10 lat i tak właściwie to pływająca, ale zakotwiczona w pewien sposób historia polskiego wybrzeża i polskiej marynarki wojennej. Podczas powojennej służby kontrtorpedowiec ORP Błyskawica wykorzystywał swoje armaty artylerii głównej do oddawania salutów honorowych. Ostatnią taką okazję do oddania przez tą jednostkę honorowego wystrzału była wizyta prezydenta Republiki Francuskiej Charlesa de Gaulle, a był to wrzesień 1967 roku. W czasie uroczystości na Westerplatte ORP Błyskawica oddał salut narodowy
czyli 21 wystrzałów z armat artylerii głównej. W 1975 roku, gdy ostatecznie okręt wycofano z linii i stał się okrętem muzeum, zaprzestano oddawania salutów honorowych z jego pokładu. Ale to nie koniec tej specyficznej tradycji tej dumnej jednostki. Po upływie ponad 40 lat od tego wydarzenia 8 armat artylerii głównej okrętu, pieczołowicie konserwowanych, nie ma zdolności do prowadzenia ognia. Od wielu lat są wycofane całkowicie z eksploatacji. Brakuje również do nich amunicji ze względu na pełnienie funkcji jednostki reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Okręt ORP Błyskawica w kwietniu 2010 roku wyposażono w dwie armaty salutowe kalibru 73 mm. Obsługę armaty stanowią trzy osoby: zamkowy, czyli dowódca armaty, ładowniczy i amunicyjny. Od czasu wyposażenia ORP Błyskawica w tego rodzaju armaty salutowe użyto ich trzykrotnie. Po raz pierwszy oddały salut narodowy zaledwie w tydzień po ich zamontowaniu. Salwę 21 wystrzałów oddano podczas ceremonii pogrzebowej dowódcy Marynarki Wojennej, który zginął w katastrofie smoleńskiej, Andrzeja Karwety. Następną okazją do oddania pojedynczego wystrzału była promocja oficerów Marynarki Wojennej na pokładzie okrętu, zorganizowana 26 czerwca. Po raz trzeci Błyskawica dała ognia 15 sierpnia z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, kiedy to oddano salut narodowy. I nie byłoby tej całej historii, gdyby nie badania absolwenta Akademii Marynarki Wojennej i Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii, komandora podporucznika rezerwy Zdzisława Krygera, który sporą część życia poświęcił na zebranie tychżeż jakżeż interesujących danych. I mam nadzieję, że teraz może po wysłuchaniu tej naszej opowieści nieco spojrzą Państwo inaczej, będą Państwo słuchać tego, co dzieje się przy okazji różnych uroczystości morskich, nie tylko zresztą w Polsce, kiedy gwizdki i kiedy właśnie wystrzał z dział już nie w celach wojennych oddany, tylko w celach oddania honorów. To tyle, jeżeli chodzi o naszą dłuższą gawędę. Za moment wracamy z naszą recenzją. W kampaniach militariach wracamy teraz piórem i kamerą, czyli nasza recenzja. Andrzeju, dzisiaj film wyciągnięty z zakamarków niepamięci. Z Lamusa. Polski film wojenny z aktorem charakterystycznym bardzo, a zatem tytuł przytoczmy na początek, kierunek Berlin. Lata 60. i lata 70. w historii polskiej kinematografii to bardzo dobry czas dla rodzenia się tzw. obrazów batalistycznych. Pozazdrościć tamtym czasom mogłyby te, w których wypowiadamy te słowa i w których przyszło nam się rozwijać, choćby ze względu na kwestie budżetu z jednej strony, ilości eksponatów użytych z drugiej, etc., etc., etc. No tak, ale wtedy było tak, że można było zwrócić się do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej, widząc, że film spełnia jego wymagania, bez wahania udzielało pomocy w postaci choćby statystów, których niekoniecznie trzeba było ubierać w mundury wojskowe, bo to byli żołnierze, a sprzętu też sporo po poligonach jeździło, więc jakby nie było problemów dzisiaj. No trochę inaczej ta sytuacja wygląda. Wróćmy zatem do tego, o czym mówimy, czyli do owych lat 60. i 70. No bo trudno byłoby dzisiaj kręcić film wojenny w oparciu o czołgi typu Leopard, znajdujące się na wyposażeniu 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Ale wtedy, drodzy Państwo, znalezienie czołgu T-34, przerobienie tegoż na niemiecką Panterę bądź niemieckiego Panzer 6 Tiger było rzeczą łatwiejszą. Kierunek Berlin. Wielkie dzieło o charakterze
wręcz monumentalnym. Kierunek Berlin, Wojciech Siemion. Kierunek Berlin, bardzo charakterystycznie ukryty w filmie wątek ideowy. Były partyzant i były powstaniec warszawski, notabene w tym samym oddziale, szturmujący stolicę niemieckiej III Rzeszy, upadający w maju 1945 roku Berlin. Batalistyka filmu stojąca na bardzo wysokim poziomie, efekty o wymiarze moralnym, patrz, brutalne postępowanie żołnierzy SS, zauważalne na każdym kroku, aspekt kobiecy, pamiętaj, Greta Wiśniewska, wróć, wniosek, jeżeli uważacie Państwo, że biało-czarne kino jest tylko i wyłącznie zwiastunem czegoś, czego nie warto oglądać, to jednak obalając tę tezę, chcielibyśmy Państwa zachęcić do tego, by obejrzeć zmagania żołnierzy Wojska Polskiego na Wschodzie, nazywanego Ludowym Wojskiem Polskim, nie gdzie indziej, tylko na obszarach niemieckiej III Rzeszy. A od strony batalistycznej ten film naprawdę przykuje Państwa uwagę. I tylko jedno do powiedzenia. Oczywiście pewnie podpisując się obiema rękami, jeżeli chodzi o batalistykę przedstawioną w tym obrazie, to jednak niech Państwo tak trochę podzielą przez pół ów ideologiczny wątek, który się tam pojawia z jednej strony, a z drugiej strony niech Państwo pamiętają na przykład, że jeżeli chodzi o walkę o kancelarię Rzeszy, no to oddziały SS, które broniły tegoż obiektu, wcale nie były niemieckie. To były oddziały francuskojęzyczne, z dywizji SS Charlemagne. Ale przywołując przygody kaprala Taroga, pamiętajcie również Państwo, aby nie naśladować w kwestii pozyskiwania dóbr ruchomych, jak i wytwarzania spirytualiów doby frontowej. No cóż, ale to też jest pewien smaczek tegoż filmu. Kierunek Berlin, przypominamy, obejrzeć go pewnie można, jeżeli gdzieś znajdzie się w jakichś wypożyczalniach lub też w sklepach, które oferują stare filmy do zakupienia. Bądź też najczęściej na Kino Polska. A na dziś to już wszystko. Żegnają się z Państwem w dzisiejszym wydaniu Wojen Kampanii Militariów Andrzej Olejko, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego i współpracownik Krakowskiego Muzeum Lotnictwa, zapatrzony w kwiecień i maj roku 1945. I grającą duszą słuchający gwizdków sygnałowych Jerzy Pasier.